Szanowni Państwo, otwieram 90. zwyczajną sesję Rady Miasta Łuków. Witam burmistrza miasta, pana Piotra Pudowskiego. Witam zastępcę burmistrza, pana Mateusza Popławskiego. Witam skarbnika miasta, panią Barbarę Leszczyńską. Witam sekretarza miasta, pana Waldemara Siurka. Witam dyrektorów miejskich jednostek. Witam naczelników, kierowników i pracowników Urzędu Miasta. Witam przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz wszystkich, którzy zechcieli uczestniczyć w dzisiejszych obradach. Witam wszystkich oglądających transmisję z obrad sesji w przekazie internetowym. Transmisja sesji prowadzona jest na stronie internetowej miasta www.lukow.pl. Link do transmisji znajduje się w zakładce Rada Miasta Łuków. W tej zakładce dostępne są także wyniki głosowań imiennych państwa radnych. Stwierdzam, że w obradach 90. sesji uczestniczy aktualnie zgodnie z listą obecności 19 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 21 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Przechodzimy do realizacji punktu drugiego porządku obrad sesji, przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad 90. sesji Rady Miasta. Informuję, że porządek obrad sesji wraz z projektami uchwał oraz materiałami towarzyszącymi został państwu radnym doręczony w terminie. 24 kwietnia bieżącego roku wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych dla miasta Łuków na lata 2024-2028. Dziś przed obradami sesji wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024. 22 kwietnia doręczono państwu radnym projekt uchwały w sprawie utworzenia użytku ekologicznego w Łukowie przy ulicy Strzelniczej. Szanowni Państwo, proponuję rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie wymienionego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji Rady w punkcie 19 zgodnie z brzmieniem. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia użytku ekologicznego w Łukowie przy ulicy Strzelniczej. W przypadku przyjęcia wniosku o zmianę porządku obrad, numeracja kolejnych punktów porządku zmieni się odpowiednio. Czy są inne wnioski do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. Proszę państwa radnych o potwierdzenie obecności za pomocą przycisku kworum. Wszyscy państwo radni obecni na sali potwierdzili swoją obecność, zatem możemy przystąpić do głosowania. Kto z państwa radnych jest za rozszerzenie porządku obrad poprzez wprowadzenie jako punkt 19 tematu podjęcie uchwały w sprawie utworzenia użytku ekologicznego w Łukowie przy ulicy Strzelniczej? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu uczestniczyło 19 radnych. 19 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Wniosek przeszedł. Dziękuję bardzo. Poproszę o naniesienie stosownych zmian w systemie. Szanowni Państwo, informuję, że porządek obrad 90. sesji po zmianie przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie. Punkt drugi, przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad 90. sesji Rady Miasta. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 89. sesji Rady Miasta. Punkt czwarty, sprawozdanie burmistrza miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności burmistrza w okresie od 89. sesji Rady Miasta. Punkt piąty, sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Lokalowej za 2023 rok. Punkt szósty, ocena zasobów pomocy społecznej. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Łuków. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych dla miasta Łuków na lata 2024-2028. Punkt dziesiąty, rozpatrzenie wniosku z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy Ostrobramska drodze publicznej położonej pomiędzy ulicą Kresów Wschodnich a ulicą Wereszczakówne, które znajdują się na terenie miasta Łuków. Punkt jedenasty, rozpatrzenie wniosku z dnia 12 marca 2024 roku prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie z prośbą o wsparcie inicjatywy nadania ulicy położonej pomiędzy ulicami Wileńską i Maryli Wereszczakówne
nazwy kawaleryjska względnie jazdy polskiej. Punkt 12. Rozpatrzenie petycji z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie pokrycia kosztów wykonania przełącza kanalizacji w pasie drogowym do posesji mieszkańców przy ulicy Królik posiadających bezodpływowe zbiorniki na nieczystości płynne. Punkt 13. Rozpatrzenie petycji z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie rozwiązania kwestii parkowania w rejonie żłobka miejskiego nr 1 w Łukowie. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych miasta Łuków. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania panu Andrzejowi Skrzyńskiemu odznaki honorowej za zasługi dla Łukowa. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminno-powiatowego pomiędzy miastem Łuków a gminą Łuków, gminą Stanin i powiatem łukowskim na rzecz przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pod nazwą Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOW Łukowa w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskich obszarów funkcjonalnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Łuków. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta Łuków. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia użytku ekologicznego w Łukowie przy ulicy Strzelniczej. Punkt 20. Podsumowanie 8 kadencji Rady Miasta Łuków. Punkt 21. Wolne wnioski i informacje. Punkt 22. Zamknięcie. Przystępujemy do realizacji punktu 3. porządku obrad sesji. Przyjęcie protokołu z 89. sesji Rady Miasta. Protokół został zatwierdzony przez przewodniczącego obrad. Stwierdzam, że protokół został przyjęty bez uwag. Przystępujemy do realizacji punktu 4. porządku obrad sesji. Sprawozdanie burmistrza miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności burmistrza w okresie od 89. sesji Rady Miasta. Bardzo proszę, panie burmistrzu, udzielam panu głosu. Proszę bardzo. Państwo przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo, sprawozdanie. Zacznę od informacji pochodzących z Wydziału Edukacji. 9 kwietnia został ogłoszony konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej nr 5. Termin składania ofert upływa w przyszłym tygodniu 30 kwietnia o godzinie 15:30. Druga informacja, trwa rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na zbliżający się rok szkolny. Wydział Inwestycji. Największa inwestycja, budowa ulicy Królik, to jest kontynuacja zadania z 2023 roku. Obecnie realizowane są prace budowlane polegające na wykonaniu warstw bitumicznych. Dwie warstwy bitumiczne zostały już wykonane. Przed nami jeszcze jedna trzecia warstwa. Zaawansowanie prac jest na poziomie około 70%. 15 kwietnia został wykonany komisyjny odbiór częściowy robót na kwotę ponad prawie 3 milionów złotych. Umowny termin wykonania całości zadania został określony na dzień 6 września i wszystko wskazuje na to, że to zadanie zostanie zakończone jeszcze przed tym wskazanym terminem. Budowa dróg gminnych to jest ulica Zagrodowa, ulica Wileńska i Kresów Wschodnich. 28 lutego została zawarta umowa na realizację tego zadania. Termin wykonania tego zadania 12 lipca 2025 roku. Bezpośrednio po podpisaniu tej umowy doszło do przekazania placu budowy firmie i firma już rozpoczęła pracę na tych odcinkach. Realizowane są roboty ziemne polegające na wykonaniu wykopów pod infrastrukturę drogową, infrastrukturę podziemną. Również rozpoczęła się już wymiana gruntu, który, aby ta droga była stabilna, musi zostać stamtąd po prostu wywieziony. Przypomnę, że w ramach tego zadania chcemy wybudować łączną długość odcinków dróg na poziomie ponad 700 metrów, w tym jezdni o szerokości 6 metrów, ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3 metrów oraz chodnika o szerokości 2 metrów, oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego. Kolejne zadanie kontynuowane z ubiegłego roku to jest budowa ulicy Ryszarda Stankiewicza i Barbary Łukasiewicz. Prace nabrały tempa. Obecnie wykonywane są prace związane z budową
ustawieniem krawężników, obrzeży, również budową chodników. Wykonywana jest również już podbudowa pod przyszłą jezdnię asfaltową. Zaawansowanie prac można ocenić na poziomie 30% i umowny termin zakończenia tego zadania to 14 października. Liczę na to, że to zadanie zostanie zakończone wcześniej. Za utrudnienia przepraszamy. Oczywiście jest to zadanie realizowane pod tak zwanym ruchem. Tam mieszkają ludzie, ale myślę, że widząc tą niedaleką już perspektywę wybudowania tej drogi, akceptują tą chwilową, przejściową sytuację i te utrudnienia, które tam występują. Budowa ulicy Gospodarskiej, czyli faza projektu. 3 kwietnia została zawarta umowa z panem Marcinem Kępą na wykonanie tego zadania, czyli zaprojektowanie 2 odcinków ulicy Gospodarskiej. Duże, trudne bardzo zadanie. Wykonawca przystąpił już do opracowania koncepcji. Wtedy, kiedy ta koncepcja trafi do nas, zaprosimy mieszkańców na konsultację, taka, żeby zapoznali się i wnieśli ewentualnie swoje uwagi do przedstawionej koncepcji. Wykonawca na realizację tego zadania ma 250 dni od daty podpisania umowy, czyli to zadanie powinno się zakończyć jeszcze w tym roku. Drugie zadanie projektowe, które realizujemy w tym roku, to jest budowa łącznika pomiędzy ulicą Stankiewicza a ulicą Jana Pawła II. Również 3 kwietnia została podpisana umowa z tym samym wykonawcą, co projekt ulicy Gospodarskiej. To jest zadanie znacznie mniejsze, ale również termin wykonania tego zadania to 250 dni, licząc od dnia podpisania umowy. Zadania remontowe. Ulica Wilczyńskiego, ulica Kryńskiego. Wykonawca realizuje prace budowlane polegające na ustawieniu krawężników ulicznych, przełożeniu istniejącej kostki brukowej na nowej podbudowie na istniejących chodnikach i parkingach. 15 marca dokonano odbioru częściowego wykonanych robót. Na dzień zaawansowanie tych prac to jest około ponad 40%. Oprócz tych już wykonanych prac będzie tam wykonana nowa nawierzchnia, zostanie wyremontowana nowa nawierzchnia bitumiczna. Ulica Sienkiewicza to też bezpośrednie sąsiedztwo tych wcześniej wskazanych ulic. Tam tak naprawdę realizowane są 2 zadania. Jedno z tych zadań to jest przebudowa istniejącego chodnika. Drugie zadanie, budowa nowego chodnika po prawej stronie ulicy Sienkiewicza na odcinku pomiędzy pomnikiem Sienkiewicza a skrzyżowaniem z ulicą Kilińskiego. Wczoraj odbył się odbiór częściowy realizacji tego zadania i termin, końcowy termin 21 maja nie jest zagrożony, natomiast mając na uwadze remont tego jednego chodnika i budowę drugiego, musimy mieć również na uwadze, że należałoby już zastanowić się nad remontem nawierzchni bitumicznej, która nie jest na kilku odcinkach w najlepszym stanie i propozycja jest taka, aby to zadanie, jeśli fundusze pozwolą, znalazło się w przyszłorocznym budżecie. Oczywiście będziemy szukać finansowania, również finansowania zewnętrznego. Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi. 4 kwietnia otworzyliśmy oferty. Zostały złożone 4 oferty cenowe. Wszystkie 4 oferty cenowe przekraczają kwotę, którą mamy zabezpieczoną w budżecie. Ta kwota to jest 3 659 491 zł. Najkorzystniejsza, czyli najtańsza oferta o ponad 1 100 000 zł przekracza zabezpieczoną kwotę, tą zabezpieczoną w naszym budżecie. W związku z powyższym podjąłem decyzję o unieważnieniu tego przetargu i w drugiej połowie tego roku, na początku drugiej połowy tego roku zostanie ten przetarg powtórzony. Wydział Zarządzania Projektami i Promocji. 5 kwietnia złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą budowa ulicy Brzozowej w mieście Łuków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok. Jest to taki nabór uzupełniający i mam nadzieję, że ten wniosek spotka się z akceptacją i zostanie to dofinansowanie przyznane. Łączny koszt realizacji tego zadania to kwota ponad 3 milionów złotych. Jeśli to dofinansowanie zostanie przyznane, to
Okres realizacji planowany jest od września tego roku do sierpnia przyszłego, do 2025 roku. Co dalej? Kolejna informacja, a w zasadzie takie zaproszenie. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego. Jutro w piątek, 26 kwietnia o godzinie 11 tutaj w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się dyskusja publiczna nad ustaleniami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednego z fragmentów miasta. Informacja na ten temat jest również na stronach internetowych naszego miasta. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Dobra informacja dla rodzinnych ogrodów działkowych. Wpłynęły 3 wnioski o udzielenie dotacji dla rodzinnych ogródków działkowych. 3 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie pod względem formalnym oraz merytorycznym. Kwota, która była zabezpieczona w budżecie, była to kwota 40 tysięcy złotych. Każdy z tych ogrodów wnioskował o kwotę 20, czyli o kwotę w sumie 60 tysięcy złotych. Podjąłem decyzję o zwiększeniu finansowania tego zadania, czyli brakujące 20 tysięcy zostało przeznaczone z tak zwanej rezerwy burmistrza. I to są chyba najważniejsze informacje. Jeżeli Państwo radni macie teraz pytania do przedłożonego sprawozdania, to jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? O głos proszę w kolejności pan radny Krzysztof Jodełko, pan radny Ryszard Smolarz, pan radny Andrzej Skwarek. Bardzo proszę, pan radny Krzysztof Jodełko, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni Państwo. Panie burmistrzu, pytanie w temacie budowy ulicy Królik. Na odcinku od granicy z gminą Łuków do pierwszych zabudowań nie ma zjazdów, wjazdów na pola w tej chwili jeszcze, czy na działki, które tam są. I właściciele pytają, jak to będzie docelowo z wjazdami na te swoje przestrzenie, jak będą mieli. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, proszę. Już odpowiem. Nie zostały rzeczywiście zaprojektowane zjazdy ze względu na to, że tam mamy jeszcze dzisiaj do czynienia ze swoistym pasiakiem pól. Natomiast mając na uwadze konieczność obsługi komunikacyjnej tych gruntów, które dzisiaj funkcjonują jeszcze jako pola uprawne, projektant zaprojektował, a wykonawca wykonał krawężnik o charakterze najazdowym, czyli obniżony w stosunku do normalnego krawężnika. Natomiast w sytuacji, kiedy mieszkańcy zechcą już te tereny uzbrajać i wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem, czyli pod zabudowę jednorodzinną wraz z usługami, wówczas będą występować do nas z wnioskiem o ustalenie lokalizacji zjazdu i wówczas będzie możliwość, żeby tutaj takie zjazdy już w konkretnych wskazanych miejscach zostały wybudowane, stworzone, a dzisiaj wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom został zaprojektowany i wykonany niższy krawężnik niż standardowo i na dodatek o charakterze najazdowym. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Pan radny Ryszard Smolarz. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, ja chciałem w imieniu wszystkich działkowców łukowskich, a jest ich prawie 1600, podziękować za dotacje. Te pieniążki zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury ogrodowej, ewentualnie na jakieś inne sprawy, które wynikają z pracy działkowców na działkach. Jeszcze raz dziękuję w imieniu działkowców, panie burmistrzu, i liczę na jeszcze wyższe kwoty dotacji w przyszłych latach. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję panu radnemu. To jeśli ja jeszcze tylko mógłbym uzupełnić, bo nie przekazałem tej informacji, to wsparcie dla działkowców trafi do rodzinnego ogrodu działkowego Łukbud, do rodzinnego ogrodu działkowego Niedźwiadek oraz Słonecznik. Dla każdego po 20 tysięcy. Myślę, że te pieniądze zostaną wydatkowane w sposób właściwy i poprawią warunki naszych rodzinnych ogrodów działkowych, zielonych płuc Łukowa. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. W kolejności pan radny Andrzej Skwarek. Bardzo proszę, panie radny. Panie przewodniczący, panie burmistrzu. W sprawozdaniu jest pańskim informacja o podpisaniu umowy włączenia ulicy Stankiewicza tym łącznikiem do ulicy Jana Pawła. A mam pytanie, czy został uzgodniony projekt zjazdu włączenia ulicy Stankiewicza w ulicę Siedlecką?
Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Już odpowiem. Jeszcze nie, ale wczoraj miałem przyjemność i to po raz pierwszy mogę powiedzieć, że miałem przyjemność rozmawiać z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i widzę bardzo dobry klimat. Dyrektor jest od nieco ponad tygodnia i widzę dobry klimat do tego, żeby ta sprawa została sfinalizowana. Myślę, że teraz już bez zbędnej zwłoki to się stanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Andrzej Skwarek. Ja mam pytanie, czy dokumenty, nie wiem, projekt jest już w Generalnej Dyrekcji? Jeszcze nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Udzielę sobie sam głosu. Panie burmistrzu, nawiązując do pana ostatnich słów o tym, że będzie bardzo dobry klimat, wnioskuje pan przynajmniej, że będzie bardzo dobry klimat na linii nasze miasto, główna dyrekcja. Moje pytanie będzie dotyczyło kwestii, z którą borykamy się już pewnie drugą kadencję. Pan burmistrz wie doskonale, o czym mówię. Chodzi o poszerzenie chodnika na rzece Krznie na ulicy Wyszyńskiego. Ja wiem, że nic się nie dzieje na pstryknięcie palcem. Czy mogę wnioskować, że ten dobry klimat przełoży się także na to? Taki wniosek na pewno przygotujemy i złożymy do Generalnej, a uzupełniając chciałbym powiedzieć, że Generalna, jeśli chodzi o drogę krajową, drogę numer 76, czyli ulicę Warszawską, realizuje teraz zadania poprawiające bezpieczeństwo w obrębie przejść dla pieszych. A tutaj oczywiście taki wniosek zostanie przygotowany i złożony i mam nadzieję, że doczeka się realizacji. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Pan radny Leonard Baranowski, bardzo proszę. Panie radny, proszę bliżej do mikrofonu. Panie burmistrzu, jak mówimy już o dobrym klimacie i o ulicach, to czy ten dobry klimat przełoży się na tą nieszczęsną ulicę Siedlecką? Bo mieliśmy tylu posłów z różnych opcji. Jak nic się nie robi, tak się nie robi na Siedleckiej. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu. Też podzielam pana zdanie i taką nadzieję, że ten dobry klimat również dotknie ulicy Siedleckiej i całej drogi numer 63 w kierunku Siedlec. Dziękuję bardzo. Nie widzę, aby ktoś z państwa chciał zabrać głos. Zatem bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Dziękuję. Zamykam dyskusję i stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła sprawozdanie burmistrza miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności burmistrza w okresie od 89. sesji Rady Miasta. Przystępujemy do realizacji punktu 5 porządku obrad sesji, sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Lokalowej za 2023 rok. Jest z nami dyrektor Zakładu Gospodarki Lokalowej, pan Jarosław Piekarski, którego witam. Bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania. Panie burmistrzu, czy od razu pan dyrektor? Bardzo proszę, panie dyrektorze. Szanowni państwo, panie burmistrzowie, szanowni państwo radni. Sprawozdanie zostało złożone za 2023 rok. W treści sprawozdania omawialiśmy w jakim stopniu były prowadzone prace przede wszystkim na zasobach mieszkaniowych miasta Łuków. Tutaj odnosząc się do tych prac remontowych, generalnie na zasobach miasta Łuków były wykonywane wszystkie prace związane z utrzymaniem ich w jak należytym stanie technicznym, czyli były najczęściej robione remonty dachów, kominów, pieców. Niestety mamy tutaj dużo piecy kaflowych, które trzeba co jakiś czas naprawiać. Również były przedstawione dane, jeśli chodzi o zarządzanie budynkami, których jest ogólnie 61. W tej chwili mamy 394 lokali mieszkalnych, którymi zarządzamy o powierzchni 17 tysięcy metrów, 266 lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach miasta Łuków o powierzchni 10 tysięcy metrów. Jest podpisanych 221 umów najmu lokali komunalnych, 21 umów najmu lokali socjalnych, 7 umów nie ma tytułu prawnego tak zwanego, czyli nie obowiązują umowy w tym momencie. 17 lokali wyłączone z użytkowania o powierzchni 456 metrów. W sprawozdaniu również państwo radni mają możliwość zapoznania się ile umów było podpisanych w tamtym roku, więc było 12 umów na najem lokali komunalnych, 17 umów na najem lokali socjalnych. Z takich bieżących. Ponadto Zakład Gospodarki Lokalowej zarządza toaletami miejskimi, targowiskami miejskimi, czyli targowisko przy ulicy Prusa, przy ulicy Łąkowej, przy ulicy Kanałowej. Również zajmujemy się utrzymaniem oświetlenia ulicznego w całym mieście.
W tej chwili jest to... Gdzie to? W tej chwili jest w granicach 3500 punktów świetlnych, z czego blisko 2000 to są oświetlenia LED-owe. Zarządzamy również placami zabaw, których jest w tej chwili łącznie z siłowniami i otwartymi strefami aktywności 17. Jeżeli by były jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. O głos jako pierwszy prosi pan radny Leonard Baranowski, następnie pan radny Krzysztof Jodełko, pan radny Zygmunt Celiński. Bardzo proszę, pan radny Leonard Baranowski, ja proszę. Nie wiem, czy do pana burmistrza, czy panie burmistrzu, można do pana dyrektora bezpośrednio pytanie. Proszę bardzo. Dyrektorze, chciałbym się dowiedzieć, kiedy będzie poprawiona sytuacja mieszkaniowa na ulicy Sosnowej. Ja wiem, że ludzie mają doświadczenie w pracy w komisji, nie dbają o te mieszkania, ale ten blok już od lat jest zaniedbany w takim stanie, jakim jest, i myślę, że no już przyszedł jakiś chyba czas, żeby go jakoś tam sytuację mieszkaniową poprawić. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę bardzo. To ja odpowiem. Tak jak pan dyrektor w swoim sprawozdaniu zaznaczył, nasze zasoby mieszkaniowe wymagają ciągłych nakładów. I miniony 23 rok to był ten rok, kiedy zostały zwiększone środki na utrzymanie chociażby na wymianę dachu przy ulicy Konarskiego i mam nadzieję, że w tym zakresie będzie zgoda, jeśli chodzi o Radę, żeby takie środki przeznaczyć również na inwestycje przy ulicy Sosnowej w przyszłorocznym budżecie. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Czy pan dyrektor chciałby coś dodać? Dziękuję bardzo. W kolejności o głos prosił pan radny Krzysztof Jodełko. Bardzo proszę, panie radny. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Panie Burmistrzu, czy jako miasto mamy w zasobach mieszkania socjalne czy komunalne w blokach zarządzanych przez Łukowską Spółdzielnię Mieszkaniową? Bardzo proszę, Panie Burmistrzu. Nie mamy takiej sytuacji. Dziękuję bardzo. O głos prosił Pan Radny Zygmunt Celiński. Udzielam Panu głosu, proszę bardzo. Państwo Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo. Zbliża się już lato, coraz bliżej. Chodzi mi o place zabaw, żeby wymienić piach może w piaskownicach, bo na pewno on jest brudny, i przeglądy zrobić tych placów zabaw. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze. Jeśli można, tak jak było ustalone na poprzednich rozmowach, zawsze będziemy w maju wymieniać ten piasek, ze względu na to, że chociażby teraz ta pogoda nie sprzyja temu po prostu. Będzie cały czas niewłaściwej jakości ten piasek. Także w maju na pewno będą te prace prowadzone. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Pan radny Robert Dołęga. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję, panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, Wysoka Rado, szanowni państwo. Chciałbym kontynuować temat ulicy Sosnowej. Ja kilka tygodni temu zabiegałem u pana dyrektora o utwardzenie tego terenu. Czy coś w tym temacie się udało zrobić? To jest jedna sprawa. A druga dotyczy zmian budżetowych, których Rada Miasta dokonała w listopadzie ubiegłego roku. I tam dla ZGL-u przekazaliśmy ponad 300 tysięcy złotych na inwestycje. Czy te inwestycje w 2023 roku się rozpoczęły? Jeśli tak, to na jakim są etapie? A jeśli nie, to czy będą kontynuowane w tym roku i czy nie ma zagrożenia przy tych inwestycjach? Bardzo dziękuję panu radnemu. Panie dyrektorze, proszę bardzo. Jeśli chodzi o ulicę Sosnową, tak, są zaplanowane prace. Myślę, że do końca kwietnia będą przynajmniej rozpoczęte. Tam chodzi o utwardzenie tego terenu, tak, na wjeździe, tak. Także już tutaj jest wykonawca, wie, w którym zakresie ma się poruszać i będzie, myślę, nie będzie żadnych opóźnień z tego związku. Jeśli chodzi o dotacje, ja tutaj, tak, jest bardzo dużo rzeczy, które należy zrobić, więc w tej chwili już chociażby są prowadzone prace, które mają na celu przyłączenie po prostu z odprowadzaniem tych ścieków. Także myślę, że tu żadnego zagrożenia z wydatkowaniem tych środków nie będzie. Są to środki, które pan radny powiedział, są to na cały rok, tak? Także my miesięcznie jakby ratami dostajemy te pieniążki. Także myślę, że tutaj będzie wszystko zgodnie z zaplanowanym harmonogramem wydatkowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Pan radny Leonard Baranowski. Bardzo proszę, panie radny. Ja mam w imieniu mieszkańców
Na koniec prośbę do pana burmistrza. Robi się remont boiska przy ulicy Krasińskiego. Mieszkańcy proszą, a szczególnie ci, co mają dzieci w tych klubach sportowych, żeby wymienić bramki na większe, które pozwolą trenować tej młodzieży. Bo tam są bramki małe, porwana siatka. W tej chwili tutaj ZDM robi boisko, zaorał od nowa te bramki, aż się proszę, żeby wymienić. Jeżeli będzie taka możliwość, to tutaj ja zabieram głos w imieniu mieszkańców, którzy mają młodzież w tych klubach i u pana Werszyńskiego i w Orlętach i proszę o to. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Robert Dołęga. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja tylko ze swojej strony chciałbym serdecznie podziękować za tą pamięć, którą tutaj pan zadeklarował, że ten teren przy ulicy Sosnowej, jeśli ktoś tam był, to wie, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy tamtego bloku. Także nasze zadanie jest takie, żeby tym ludziom jak najbardziej pomagać. Ja bym chciał tylko jeszcze wrócić do tej drugiej sprawy. A propos tych inwestycji, czyli rozumiem, że te inwestycje zaproponowane przy Tryboniu 16, te Jarskiego 23, 25 i między innymi Warszawska 8, jakby jak wymiana, naprawa tynków, remont kominów, remont dachu, co tu jeszcze jest. Czyli te wszystkie sytuacje, tak naprawdę remonty się powtarzają przy każdym z tych budynków. Wiemy, że to są budynki kilkudziesięcioletnie, one wymagają inwestycji. Nie są zagrożone. Ja chciałbym tylko to usłyszeć i przekazać mieszkańcom, albo sami mieszkańcy mogliby to usłyszeć. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Panie dyrektorze, proszę. Szanowny panie radny, oczywiście, jeżeli będzie wystarczająca ilość tych środków, to tak, jak najbardziej będziemy starać się wszystkie te prace wykonać. Tyle mogę zapewnić ze swojej strony. Dziękuję, dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Proszę bardzo, ad vocem, pan radny. To znaczy troszkę się nie zrozumieliśmy, panie dyrektorze, bo ja pamiętam, gdy przekazywaliśmy te ponad 300 tysięcy złotych, to dostaliśmy harmonogram prac, które zostaną wykonane. I w tym harmonogramie właśnie między innymi były te adresy, które panu przytoczyłem. Dlatego stąd wynikało moje pytanie, czy jest zagrożenie, że te inwestycje zostaną i te naprawy zostaną wykonane w aktualnym roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Będę robił wszystko, żeby były zrobione wszystkie te z harmonogramu, tak jak pan. Dziękuję bardzo. Ad vocem, proszę panie radny. Ponad 300 tysięcy, przypomnę szanowni państwo, w listopadzie Rada Miasta przekazała panu jako dyrektorowi zakładowi pieniążki na inwestycje na tych, pod tym adresem. Pan prawdopodobnie, i przypuszczam, że tak właśnie było, dokonał prawidłowej analizy, jaki będzie koszt naprawy tych wszystkich budynków. W związku z tym przekonał nas pan do tego, żebyśmy my jako radni miasta te pieniążki przekazali. Zaufaliśmy panu, przekazaliśmy te pieniążki i teraz oczekujemy, ja oczekuję mieszkańcy i myślę, że wszyscy, że te remonty zgodnie z tym harmonogramem zostaną wykonane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Odpowiedzi udzieli pan burmistrz Mateusz Popławski. Bardzo proszę panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni państwo, to już jest druga uchwała, jeżeli chodzi o pomoc, o dotacje dla ZGL-u w tym zakresie, ale na ten rok, na 2024 rok, to nie jest ponad 300 tysięcy, tylko to jest kwota 210 tysięcy. A jeżeli chodzi o możliwość rozliczania robót za poprzedni rok, to między innymi dach na ulicy Konarskiego został wykonany. I wiem o tym, tak wspominam tą inwestycję, ponieważ mieszkańcy od samego początku pukali do burmistrza, do mnie, do radnych, aby ten dach wykonać i dzięki właśnie tej pomocy i dzięki temu, że radni zagłosowali za tą dotację dla ZGL-u, takie drobne prace remontowe mogły zostać wykonane. No i za te 210 tysięcy w tym roku również prace remontowe będą wykonane. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. O głos prosi pan radny Leonard Baranowski. Proszę bardzo. Ja chciałem serdecznie podziękować firmie elektrycznej, która jest w ZGL-u. Proszę państwa, to jest firma, która w mieście nie ma problemu, jak się zadzwoni, żeby awarię usunąć. Jest tylko jeden problem, panie dyrektorze, z ulicą bodajże Rurowo, gdzie ktoś ciągle chyba złośliwie tam niszczy
zabezpieczenia i są awarie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jestem przekonany, że pan dyrektor to podziękowania przekaże. Nie widzę, aby ktoś z państwa chciał zabrać głos, zatem zamykam dyskusję i stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Lokalowej za 2023 rok. Szanowni państwo, dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Przystępujemy do realizacji punktu 6 porządku obrad sesji. Ocena zasobów pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej to dokument, który został opracowany przez Centrum Usług Społecznych. Dokument został omówiony na posiedzeniu merytorycznej Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 22 kwietnia bieżącego roku. Jest z nami dyrektor Centrum Usług Społecznych, pani Dorota Zakrzewska, którą bardzo serdecznie witam. Bardzo proszę o przedstawienie dokumentu. Proszę bardzo. Szanowni państwo przewodniczący, szanowni burmistrzowie, szanowni państwo radni. Obowiązek przygotowywania tej oceny pomocy społecznej wynika z ustawy o pomocy społecznej i jest on przedstawiany państwu corocznie. Ocena zasobów pomocy przygotowywana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej, demograficznej i przedstawiana jest na przełomie ostatnich kilku lat. Ocena ta zawiera informacje, również dane statystyczne, które dotyczą między innymi liczby osób korzystających z pomocy społecznej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, jak również wskazywane są przyczyny udzielania tej pomocy. Zasoby tej oceny obejmują także infrastrukturę, kadrę, nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. I formularz oceny pomocy społecznej opracowywany jest przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych, umieszczany jest w centralnej aplikacji statystycznej i później z tej aplikacji generowany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamykam dyskusję i stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej. Przechodzimy do realizacji punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024. Projekt uchwały posiada pozytywną opinię merytorycznej Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami z dnia 22 kwietnia bieżącego roku. Dziś przed obradami sesji pan burmistrz złożył autopoprawkę do projektu uchwały. Bardzo proszę pana burmistrza o omówienie proponowanych zmian w budżecie wraz z autopoprawką. Bardzo proszę. A ja poproszę panią skarbnik o przybliżenie państwu radnym treści tej uchwały. Dziękuję. Bardzo proszę, pani skarbnik Barbara Leszczyńska, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W przedstawionym projekcie wprowadza się kilka kwot. Pierwsza kwota jest to 1 054 751 zł. Jest to dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota ta jest przeznaczona dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Łuków. Są to środki z budżetu państwa. Kwota 196 217 zł i 73 grosze. Są to środki pozyskane przez Szkołę Podstawową nr 2 na realizację projektu edukacyjnego dla młodzieży. Kwota 30 562 zł i 19 groszy. Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń społecznych. Kwota ta zgodnie z przepisami prawa zostanie zwrócona do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota 20 668 zł i 79 groszy. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID z przeznaczeniem na refundację podatku VAT przy zakupie paliwa gazowego służącego do ogrzewania mieszkań. I kwota kolejna, która się pojawiła w autopoprawce, jest to kwota 20 156 zł i 69 groszy. Wynika ona z otrzymanych decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wpłynęły one już po przekazaniu projektu uchwały do państwa radnych, stąd dzisiejsza autopoprawka, żeby można było wypłacić mieszkańcom te środki, które wpłynęły na rachunek budżetu miasta. Dokonuje się również przesunięcia między działami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Zarządu Dróg Miejskich, oczywiście w ramach posiadanych środków. Zmniejsza się o kwotę 27 081 zł. Są to niewykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
kierując je do działu transport i łączność z przeznaczeniem na zakup energii, kwota 3225 zł. Kwotę 14 852 zł kieruje się na zwiększenie planu na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz 9 004 zł na zwiększenie kwoty na utrzymanie zieleni w mieście. Te zmiany dokonane zostały zgodnie z wnioskiem dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani skarbnik. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec braku zgłoszeń zamykam dyskusję. Poproszę państwa radnych o potwierdzenie obecności za pomocą przycisku kworum. Wszyscy państwo radni obecni na sali potwierdzili swoją obecność. Możemy przystąpić do głosowania. Pytam, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z autopoprawką. Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu uczestniczyło 20 radnych. 20 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z autopoprawką. Przechodzimy do realizacji punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Łuków. Projekt uchwały został przygotowany przez burmistrza w związku z inicjatywą uchwałodawczą złożoną przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miasta. Projekt uchwały posiada pozytywną opinię Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, która tym tematem zajmowała się na posiedzeniu 22 kwietnia bieżącego roku. Opinia burmistrza o wniosku jest pozytywna. Czy przedstawiciel wnioskodawcy chciałby zabrać głos w tym temacie? Pytam wiceprzewodniczącego klubu, pana Zygmunta Celińskiego. Panie radny, panie przewodniczący. Nie, dziękuję, tylko prośba jest o pozytywne zaopiniowanie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę pana burmistrza o przedstawienie opinii o złożonym wniosku i omówienie projektu uchwały. Proszę bardzo. To ja rozpocznę. Jeśli chodzi o opinię, to w tym zakresie moja opinia była pozytywna. A o szczegółach projektu uchwały poinformuję państwa pani skarbnik. Poproszę. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Pani skarbnik, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Przygotowany został projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Łuków. Ten projekt uchwały jest kontynuacją tych zwolnień, które były przyjęte przez Radę Miasta już w 2015 roku. Wszystkie szczegóły wymienione są tutaj w uchwale, w projekcie uchwały, warunki, jakie musi spełnić każda firma, która będzie mogła ubiegać się o zwolnienie. I jeżeli chodzi o szczegóły, wymienione są tutaj wszystkie w projekcie uchwały. W przypadku pytań jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani skarbnik. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Proszę o zgłaszanie się do zadawania ewentualnych pytań, wniosków czy uwag. Bardzo proszę. Nie widzę, aby ktokolwiek z państwa chciał zabrać głos. Zatem nie widzę potrzeby potwierdzania obecności w systemie. Możemy od razu przystąpić do głosowania. Pytam, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Łuków? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu uczestniczyło 20 radnych. 20 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Łuków. Przechodzimy do realizacji punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych dla miasta Łuków na lata 2024-2028. Projekt uchwały posiada pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego z dnia 22 kwietnia bieżącego roku. 24 kwietnia bieżącego roku do projektu uchwały wpłynęła autopoprawka. Bardzo proszę pana burmistrza o omówienie projektu uchwały wraz z autopoprawką. Panie burmistrzu, bardzo proszę.
A ja poproszę panią dyrektor Dorotę Zakrzewską o przybliżenie państwu projektu. Bardzo proszę, pani dyrektor. Państwo przewodniczący, szanowni państwo, panowie burmistrzowie, może przybliżę najpierw, co to jest deinstytucjonalizacja. Jest to proces, który polega na rozwoju usług społecznych, które są społeczności lokalnej oraz na wypracowaniu i wdrożeniu takich rozwiązań, które umożliwią niezależne życie osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, osobom z problemem bezdomności, w kryzysie psychicznym, aby to ich codzienne funkcjonowanie było prawidłowe. Proces ma na celu rozwój wsparcia środowiskowego i ono też pozwoli ograniczyć korzystanie z placówek całodobowego pobytu, czyli w domach pomocy społecznej. Oczywiście mając na względzie wszelkie działania oparte na dostępnych lokalnie usługach. Uchwała ta też podejmowana jest po to, aby zwiększyć nasze szanse na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Już teraz jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie w ramach programu Funduszy Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 na usługi społeczne. I posiadanie takiej uchwały umożliwi nam zdobycie też dodatkowych punktów premiujących, więc tak jak mówię, zwiększy szanse na pozyskanie tych środków. Natomiast co do autopoprawki, po prostu po zweryfikowaniu danych okazało się, że tam pokrywają się dane statystyczne i z pierwotnej wersji tego dokumentu zostały usunięte po prostu wykresy. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pani dyrektor. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamykam dyskusję. Nie ma potrzeby potwierdzania obecności w systemie. Możemy od razu przystąpić do głosowania. Pytam, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych dla miasta Łuków na lata 2024-2028 wraz z autopoprawką. Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu uczestniczyło 20 radnych. 20 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych dla miasta Łuków na lata 2024-2028. Szanowni państwo, przechodzimy do realizacji punktu 10. Rozpatrzenie wniosku z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy Ostrobramska drodze publicznej położonej między ulicą Kresów Wschodnich a ulicą Wereszczakówny, które znajdują się na terenie miasta Łuków. Szanowni państwo, wniosek wpłynął 24 stycznia bieżącego roku. Jako przewodniczący, zgodnie z procedurą określoną w statucie miasta, wniosek przekazałem do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja po raz pierwszy zajmowała się tym tematem na posiedzeniu w dniu 1 lutego bieżącego roku. Komisja wówczas wnioskowała do Rady Miasta o podjęcie uchwały w sprawie negatywnego rozpatrzenia wniosku. Podczas 87. sesji Rady Miasta 29 lutego 2024 roku radni odrzucili przygotowany na podstawie wniosku komisji projekt uchwały. Komisja ponownie przeanalizowała wniosek na posiedzeniu w dniu 20 marca 2024 roku. W tej sprawie wydała opinię. Szanowni państwo, zwracam uwagę, że ostatnia zmiana statutu miasta spowodowała, że obecnie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa na ręce przewodniczącego Rady opinię, a nie jak dotychczas stanowisko w sprawie rozpatrzenia wniosku. Co istotne, opinia komisji nie jest wiążąca dla Rady. Przypomnę, że taka zmiana statutu uzasadniona była aktualnym orzecznictwem NSA, zgodnie z którym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie powinna w żaden sposób narzucać Radzie treści uchwały. Wobec tego pod obrady sesji zostały przedłożone dwa projekty uchwał. Pierwszy projekt zakłada pozytywne rozpatrzenie wniosku, natomiast drugi projekt negatywne rozpatrzenie wniosku. Oba projekty uchwał zostaną poddane pod głosowanie. W pierwszej kolejności głosowany będzie projekt dotyczący pozytywnego rozpatrzenia wniosku. To spowodowane jest pozytywnym zaopiniowaniem wniosku przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Po przeprowadzeniu głosowania nad pierwszym projektem uchwały przejdziemy do głosowania nad drugim projektem. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów. Przechodzi projekt, który otrzyma większą ilość głosów za.
Teraz poproszę przewodniczącego komisji, radnego pana Roberta Dołęgę, o przedstawienie opinii komisji w tej sprawie. Bardzo proszę, przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji, pan radny Robert Dołęga. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, Wysoka Rado, szanowni państwo. Dziękuję panu przewodniczącemu, że mi ułatwił sprawę i przedstawi całą genezę tej sprawy. Ja chciałbym tylko dodać, szanowni państwo, że podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20 marca 2024 roku komisja ponownie przeanalizowała treść wniosku oraz stanowisko burmistrza miasta Łuków w przedmiotowej sprawie zawarte w piśmie z dnia 29 stycznia 2024 roku. Komisja wyraża poparcie dla aktywności mieszkańców przestrzeni publicznej i tak naprawdę tyle mogę w tym temacie dodać. Chciałbym jeszcze nadmienić, iż komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie nazwy ulicy w mieście Łuków. Opinię wyrażono stosunkiem głosów 3 za, przy 2 przeciw i przy 0 wstrzymujących się. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Szanowni państwo, poproszę teraz pana burmistrza o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz projektu uchwały. Bardzo proszę panie burmistrzu. Państwo przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo, moja opinia w tym zakresie była pozytywna, chociaż nie ukrywam, że nazwą, która jest bliższa mojemu sercu, jest nazwa kawaleryjska, a wynikała ona z propozycji pana prezesa sądu, pana Mariusza Brojka. Także tak to wygląda. Opinia była pozytywna, natomiast tak jak powiedziałem, państwo radni będziecie decydować, natomiast bliższą mi nazwą jest nazwa kawaleryjska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Jeżeli do przedłożonych projektów uchwał są pytania, uwagi bądź wnioski, to proszę o ich zgłaszanie. Ja myślę, że słyszy nas także pan mecenas. Jeżeli będą wątpliwości natury prawnej, to pan mecenas na pewno je rozwieje. Jako pierwszy o głos prosi pan radny Leonard Baranowski. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, tak się składa, że ja brałem udział w Komisji Skarg i Wniosków. Był pan prezes Brojek. Zadałem mu pytanie, czy jemu tak bardzo zależy, żeby ta ulica się nazywała Kawaleryjska. Powiedział, że absolutnie nie, jest obok druga. Chodzi mu o to, żeby tylko uczcić kawalerzystów i nazwać jakąś ulicę tym imieniem. Myślę, że dosyć było sporu i ta nazwa proponowana Ostrobramska jest akurat na miejscu i niepotrzebnie tyle czasu to trwało i myślę, że powinniśmy na koniec podejść do sprawy poważnie i każdy z własnym sumieniem zagłosować tak, jak potrzeba. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na pewno tak będzie, że każdy będzie głosował zgodnie z sumieniem. O głos prosił pan burmistrz Piotr Pudowski. Bardzo proszę. Państwo przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo, to tak w kontekście słów pana radnego Baranowskiego odnośnie wypowiedzi pana prezesa Mariusza Brojka. Dzisiaj dostałem wiadomość od pana prezesa. Przeprasza za to, że go nie ma dzisiaj tutaj z nami, bo obowiązki służbowe i konieczność zastąpienia kogoś dzisiaj spowodowały, że nie mógł się tutaj pojawić. Natomiast w swojej informacji skierowanej do mnie podtrzymał swój wniosek i swoją prośbę o nazwanie tej ulicy ulicą Kawaleryjską i poprosił o poinformowanie państwa radnych, że nie wycofuje się z tej inicjatywy, powierzając ją ich decyzji, którą oczywiście jako pochodzącą od organu przedstawicielskiego lokalnej społeczności w pełni szanuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Pan radny Leonard Baranowski, proszę bardzo. Proszę państwa, nie rozumiem jednej sprawy. Niby sędzia, poważny człowiek, na komisji mówi inaczej, do pana burmistrza inaczej. Panie radny, ja tak przepraszam, że przerwę, ale może nie podważajmy kompetencji sędziego. To troszeczkę chyba licuje z godnością. Bardzo proszę. Pan sędzia powiedział na komisji, że jemu zależy, żeby ulica była nazwana tym imieniem, ale nie konkretnie ta ulica, to uważam, że to była wypowiedź pana prezesa poważna, a teraz jest zmiana do pana burmistrza. To ja tego nie rozumiem. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec braku
chętnych do zabrania głosu, zamykam dyskusję. Zanim przejdziemy do głosowania, zwracam się do Państwa z pytaniem, czy zasady głosowania są dla Państwa zrozumiałe. To tylko pytanie czysto techniczne, ja je przedstawiłem wcześniej. Czy jest potrzeba powtórzenia? Myślę, że nie. Szanowni Państwo, poproszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności w systemie za pomocą przycisku kworum. Wszyscy Państwo radni obecni na sali potwierdzili swoją obecność. Możemy przystąpić do głosowania. Pytam, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łuków, w której wniosek z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy Ostrobramska drodze publicznej położonej pomiędzy ulicą Kresów Wschodnich, przepraszam bardzo, będziemy musieli powtórzyć jeszcze raz. Pan radny się pojawił. Szanowni Państwo, jeszcze raz poproszę o potwierdzenie obecności w systemie za pomocą przycisku kworum. Bardzo o to proszę. Wszyscy Państwo radni obecni na sali potwierdzili obecność w systemie. W głosowaniu będzie uczestniczyło 20 radnych. Pytam, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łuków, w której wniosek z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy Ostrobramska drodze publicznej położonej pomiędzy ulicą Kresów Wschodnich a ulicą Wereszczakówny, które znajdują się na terenie miasta Łuków, rozpatruje się pozytywnie. Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Wszyscy Państwo radni oddali głos. Zagłosowało 14 radnych. 14 radnych było przeciw. Przepraszam, 4 radnych było przeciw. 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam. Przepraszam. Przystępujemy do głosowania nad drugim projektem uchwały. Pytam, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łuków, w której wniosek z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy Ostrobramska drodze publicznej położonej pomiędzy ulicą Kresów Wschodnich a ulicą Wereszczakówny, które znajdują się na terenie miasta Łuków, rozpatruje się negatywnie. Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Zagłosowało 9 radnych, 6 radnych było przeciw, 5 radnych się wstrzymało. Stwierdzam, że w wyniku głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łuków, w której wniosek z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy Ostrobramska drodze publicznej położonej pomiędzy ulicą Kresów Wschodnich a ulicą Wereszczakówny, które znajdują się na terenie miasta Łuków, rozpatruje się pozytywnie. Przechodzimy do realizacji punktu 11. Rozpatrzenie wniosku z dnia 12 marca 2024 roku Prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie z prośbą o wsparcie inicjatywy nadania ulicy położonej między ulicami Wileńską i Maryli Wereszczakówny nazwy Kawaleryjska względnie Jazdy Polskiej. Szanowni Państwo, wniosek wpłynął 12 marca bieżącego roku. Jako przewodniczący, zgodnie z procedurą określoną w statucie miasta, wniosek przekazałem do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Tym tematem komisja zajmowała się na posiedzeniu w dniu 20 marca bieżącego roku. Komisja nie wypracowała opinii. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pana radnego Roberta Domęgę o zabranie głosu. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję, panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, Wysoka Rado, szanowni państwo. I tutaj niewiele mogę dodać do tego, co pan przewodniczący powiedział. Komisja 2 głosami za, przy 2 głosach przeciw i przy 1 głosie wstrzymującym się nie wypracowała opinii w tej sprawie. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Czy pan burmistrz chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, panie burmistrzu. Państwo przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo, w pełni popieram tą propozycję tej nazwy i zachęcam państwa do zagłosowania za w pierwszym głosowaniu. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Jeżeli do przedłożonych projektów uchwał są pytania, uwagi bądź wnioski, to proszę o ich zgłaszanie. Jako pierwszy o głos poprosił pan radny Leonard Baranowski. Proszę bardzo, następnie pan radny Robert Dołęga.
Panie radny, poproszę. Pytanie do pana burmistrza. Czy w pobliżu nie ma wolnej ulicy, żeby nazwać Kawaleryjska? Albo czy będzie? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie burmistrzu. To w żaden sposób nie wiąże się z projektem uchwały, który teraz jest procedowany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Można? Proszę bardzo, ad vocem pan radny Leonard Baranowski. Zadałem to pytanie nie bez powodu, bo jeżeli pan prezes mówił, że może być inna ulica nazwana tą nazwą, to jeżeli jest w pobliżu, to byśmy nazwali, nie byłoby problemu. Dziękuję bardzo. Pan radny Robert Dołęga. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja, szanowni państwo, tylko tak dla przypomnienia, my cały czas głosujemy tylko wniosek, nie nazywamy tych ulic. Ja od samego początku byłem za tym, żeby tę ulicę nazwać ulicą Kawaleryjska. Szkoda, że, bo tylko nieliczni z nas tutaj zgromadzonych mieli przyjemność wysłuchać prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie. Człowieka, który z wielką pasją opowiadał o kawalerzystach nie tylko łukowskich. On stwierdził na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o tym, że tak naprawdę nazwa Ostrobramska i Kawaleryjska ma wspólny mianownik i to nie jeden. Ja ze swej strony popieram i zachęcam państwa do tego, ale oczywiście uszanuję wolę większości, ale zachęcam do tego, żeby zagłosować za tym wnioskiem, aby ta nazwa ulicy brzmiała ulica Kawaleryjska. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu radnemu. Kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamykam dyskusję. Nie ma potrzeby potwierdzania obecności w systemie. Wyjaśnił tylko, że procedura podejmowania uchwały jest taka jak w poprzednim punkcie obrad. W pierwszej kolejności poddane zostanie pod głosowanie projekt dotyczący pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Z kolei przejdziemy do głosowania nad drugim wnioskiem, w którym wniosek. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów. Przechodzi projekt, który otrzyma większą ilość głosów za. Nie ma potrzeby potwierdzania obecności w systemie. Możemy przystąpić do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 12 marca 2024 roku prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie z prośbą o wsparcie inicjatywy nadania ulicy położonej pomiędzy ulicami Wileńską i Maryli Wreszczakówny nazwy Kawaleryjska względnie Jazdy Polskiej, w której wniosek rozpatruje się pozytywnie, proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, 9 radnych było za, 10 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Przystępujemy do głosowania nad drugim projektem uchwały. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 12 marca 2024 roku prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie z prośbą o wsparcie inicjatywy nadania ulicy położonej między ulicami Wileńską i Maryli Wreszczakówny nazwy Kawaleryjska względnie Jazdy Polskiej, w której wniosek rozpatruje się negatywnie, proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, 11 radnych było za, 5 radnych było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że w wyniku głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 12 marca 2024 roku prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie z prośbą o wsparcie inicjatywy nadania ulicy położonej między ulicami Wileńską i Maryli Wreszczakówny nazwy Kawaleryjska względnie Jazdy Polskiej, w której wniosek rozpatruje się negatywnie. Szanowni państwo, ogłaszam 15-minutową przerwę. Szanowni państwo, wznawiam obrady 90. zwyczajnej sesji Rady Miasta Łuków. Przechodzimy do realizacji punktu 12 porządku obrad. Jest to rozpatrzenie petycji z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie pokrycia kosztów wykonania przyłącza kanalizacji w pasie drogowym do posesji mieszkańców przy ulicy Królik posiadających bezodpływowe zbiorniki na nieczystości płynne. Petycja wpłynęła do tutejszego urzędu 11 marca 2024 roku. Petycja została skierowana do prac w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
która rozpatrzyła ją na posiedzeniu w dniu 20 marca 2024 roku. Dziś przed obradami sesji wpłynęło pismo mieszkańców z dodatkowymi wyjaśnieniami. Pismo zostało Państwu radnym doręczone na służbowe skrzynki mailowe. Poproszę przewodniczącego komisji, radnego pana Roberta Dołęgę, o przedstawienie opinii komisji w tej sprawie. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, proszę o pozwolenie, że przeczytam całość opinii skarg, wniosków i petycji Łuków dnia 20 marca 2024 roku. Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie pokrycia kosztów wykonania przyłącza kanalizacji w pasie drogowym do posesji mieszkańców przy ulicy Królik posiadających bezodpływowe zbiorniki na nieczystości stałe. W dniu 6 września 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku, przepraszam, o petycjach, określająca zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Zgodnie z artykułem 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycję. W petycji można zabiegać o zmianę prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w interesie publicznym podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego za jego zgodą. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, nie forma. Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. W dniu 11 marca 2024 roku do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła petycja od grupy mieszkańców Miasta Łuków z wnioskiem o pokrycie kosztów wykonania przyłącza kanalizacji w pasie drogowym do posesji mieszkańców przy ulicy Królik posiadających bezodpływowe zbiorniki na nieczystości stałe w ramach inwestycji Miasta Łuków, jaką jest budowa ulicy Królik. Powyższa petycja została przekazana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Podczas posiedzenia w dniu 20 marca 2024 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy petycji oraz badała możliwość i zasadność spełnienia żądań objętych petycją. Komisja zapoznała się z pisemnym stanowiskiem burmistrza miasta z dnia 18 marca 2024 roku, z którego wynika, iż Miasto Łuków oraz Spółka Miejska PUIK dołożyło wszelkich starań w zakresie stworzenia możliwości przyłączenia się wszystkim podmiotom do sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w ulicy Królik. Z tej możliwości skorzystało kilkanaście podmiotów i zostało odpłatnie przyłączonych w ramach realizacji inwestycji obejmujących budowę ulicy, budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W wyniku podjętych czynności członkowie komisji stwierdzili, że sprawa dotyczy bardzo ważnego dla lokalnej społeczności tematu, jakim jest system odprowadzania nieczystości płynnych. Zauważyć należy, iż koszt przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w myśl obowiązującego prawa. Artykuł 15 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Komisja po przeprowadzeniu głosowania uznała, że petycję należy odrzucić. Swoją opinię komisja wyraziła stosunkiem głosów 0 za, przy 1 przeciw i przy 4 wstrzymujących się. W związku z powyższym petycję należy uznać za bezzasadną. Koniec opinii, dziękuję. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Poproszę teraz pana burmistrza o przedstawienie stanowiska i omówienie projektów uchwał. Proszę bardzo. To ja tak bardzo króciutko. Moje stanowisko i moja opinia została przed chwilą zacytowana i wyrażona przez pana przewodniczącego tej komisji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? O głos proszę w kolejności pan radny Ireneusz Goławski i pan radny Sebastian Ignaciuk. Bardzo proszę panie radny, pan radny Ireneusz Goławski. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja miałem przyjemność rozmowy z tymi ludźmi. Oni naprawdę czują się pokrzywdzeni tym, co się wydarzyło w tym miejscu. I prosiłbym, abyśmy nad tym się pochylili, bo to, że powołujemy się na prawo, które mówi
że chętni podłączenia się do kanalizacji muszą za nią zapłacić, to nie jest jedyne prawo. Otóż Rada ma w swojej kompetencji i możliwościach rekompensatę ewentualną, jeżeli ktoś oddał grunt, tak jak tu ci ludzie piszą, i czują się skrzywdzeni. Panie burmistrzu, kręci pan przecząco głową. Proszę wyjaśnić pana stanowisko, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, proszę bardzo. Państwo przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo, nie mogę się zgodzić z takim stwierdzeniem, że mieszkańcy oddali. Te grunty przeszły na własność miasta na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez starostę. A następnie również na skutek działań pana starosty został powołany rzeczoznawca, który wycenił te nieruchomości oraz naniesienia, które na nich się znajdowały, i na tej podstawie miasto rozliczyło się, w pełni rozliczyło się z mieszkańcami tych ulic, bo zdaje się nawet odwołań nie było w tym zakresie, tylko w takiej wysokości te odszkodowania trafiły, a w zakresie, jeśli chodzi o koszty przyłączania się, po czyjej to jest stronie, to tutaj prawo jest jednoznaczne. I o tym pan powiedział również w swojej wypowiedzi i w tym zakresie się z panem zgadzam. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Ad vocem pan radny Ireneusz Goławski, proszę bardzo. Dziękuję za wypowiedź. No, myślę, że w głosowaniu to się okaże, jak to wygląda. Nie ma dalej. Dziękuję bardzo. W kolejności o głos prosi pan radny Sebastian Ignaciuk, a następnie pan radny Leonard Baranowski. Pan radny Ignaciuk, proszę bardzo. Państwo przewodniczący, panie burmistrzu, my na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dużo dyskutowaliśmy o tej sprawie i ja chciałbym spytać, bo chyba mecenas jest dostępny z tego, co było na początku mówione. Jeżeli w sytuacji, że my jako Rada zagłosujemy, że tym państwu uznamy zasadną tą petycję, czy miasto może tym rodzinom, tym mieszkańcom zwrócić te pieniądze? Prawnik mówi na komisji, że nie ma takiej możliwości, że te koszty nie będą pokryte, nie będą zwrócone, kwestia nazewnictwa. Tak więc chciałbym usłyszeć osoby merytorycznej, prawnika, który powie. No bo co z tego, że my zagłosujemy, załóżmy za, jak nie będzie takiej możliwości, czyli taka sztuka dla sztuki, a tutaj nadrzędne jest prawo. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu radnemu. Dobrze, w kolejności pan radny Leonard Baranowski. Bardzo proszę, panie radny. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja pamiętam, jak była budowana kanalizacja na ulicy Zimna Woda i tam na posesję był pewien odcinek rękawa od głównego tego całego, no, od długiej magistrali wprowadzany. Czy tutaj też każdy musiał od głównej magistrali na własny koszt robić, czy jakiś odcinek był tam przykładowo do posesji robiony przez Urząd Miasta? Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Przyłącze jest jedno i całe, czyli od sieci do domu. Prawo stanowi jednoznacznie, że przyłącze jest jedno, a nie ma przyłącza, które jest po stronie samorządu i przyłącza, które jest po stronie mieszkańca. Można? Dziękuję bardzo. Proszę, ad vocem pan radny. Dlaczego, panie burmistrzu, się pytam? Bo może się prawo zmieniło, bo pamiętam, bo byłem wtedy radnym i pan Gołaski też był radnym, odbieraliśmy to na ulicy Zimna Woda i tam była robiona główna magistrala i przykładowo metr czy dwa przyłącza od głównej magistrali do posesji. A resztę wykonywał do własnego domu na koszt właściciel danej posesji. A tutaj to, co pan burmistrz mówi, to obowiązek ma podłączyć się od głównej magistrali do domu. Czyli prawo się zmieniło, tak? Dziękuję bardzo. Jest z nami pan mecenas. Ja mam prośbę do pana radnego Sebastiana Ignaciuka o powtórzenie pytania. Tak? Proszę bardzo. Panie mecenasie, czy jest pan gotów do udzielenia odpowiedzi? Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Otóż odpowiadając na to pytanie wprost, no nie ma takiej możliwości, żeby miasto zasponsorowało ludziom tego typu przyłącza, ponieważ miasto nie może wydawać publicznych pieniędzy na prywatne mienie, po prostu.
Dziękuję bardzo panu mecenasowi. Kto z państwa radnych? Pan radny Krzysztof Jodełko, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, szanowni państwo. Panie burmistrzu, mam pytanie. Podczas teraz tej budowy ulicy Królik, ile domostw się podłączyło i zapłaciło? Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Myślę, że słyszał pytanie prezes, który jest tutaj w urzędzie i za chwileczkę do nas dołączy i tą informację przekaże. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze ma pytanie? Pan radny Robert Dołęga, bardzo proszę. Dziękuję panie. A za chwileczkę wrócimy do odpowiedzi na pytanie, gdy pojawi się pan prezes. Proszę bardzo, panie radny. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Myślę, że z tymi najważniejszą sprawą jest tutaj prawo. No, prawo tutaj nas wiąże, mimo że czynnik ludzki może odgrywać inną rolę i nasze zdanie prywatne może odbiegać od ustawy, od której przytoczyłem, gdy czytałem opinię komisji, której przewodniczę. I na tej komisji byłem jedyny, który zagłosował za odrzuceniem petycji. Nie dlatego, że jestem przeciwny mieszkańcom, ale tylko dlatego, że nie chcę działać i głosować przeciwko prawu. A do tego mnie zobowiązała ustawa. Dlatego jako jedyny w tej komisji zagłosowałem niestety, podkreślam, niestety za tym, żeby tą petycję odrzucić. I to był mój jedyny motywator do tego. No myślę, że szanowni państwo, że to można porównywać do drogi. Te wszystkie przełącza od głównej nitki wodociągu czy kanalizacji. No, miasto też nie może budować dojazdu, jak ktoś ma daleko od drogi swoją posesję, wybudować mu drogi i ją utwardzić. To jest podobna sytuacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Ireneusz Goławski. Tak, proszę bardzo. To ja korzystając, dziękuję uprzejmie panie przewodniczący, korzystając z chwili wolnego czasu. Panie mecenasie, mam pytanie, czy my jako rada możemy wybudować mieszkańcom przy na przykład jakiejś ulicy przyłącza do ich domów? Panie mecenasie, bardzo proszę. Państwo, to jest de facto odpowiedź na to samo pytanie, które zadał radny Sebastian Ignaciuk. Nie, przyłączy nie. Zadaniem miasta jest doprowadzenie sieci, natomiast przyłącza doprowadzają sobie właściciele poszczególnych posesji. Dziękuję bardzo panu mecenasowi. Jest z nami pan prezes Paweł Krasuski. Panie prezesie, czy słyszał pan pytanie pana radnego? Tak. Państwo przewodniczący, panowie burmistrzowie, wysoka rado, szanowni państwo. Pytanie dotyczyło ilości przyłączy, które zostały niejako wybudowanych. Mówię... Proszę? I zapłaconych. Według mojej wiedzy, natomiast no, proszę plus minus przynieść, około 11 przyłączy zostało wykonanych. Nie wiem, ile przyłączy zostało wykonanych, bo wiem, że też firma, inna firma również wykonywała przyłącze. To mogły być 3, może 4 przyłącza, co by w sumie dawało ilość około 15. I wydaje mi się, że tylko jedna osoba z takich, powiedzmy, istniejących zabudowań, które mają zbiornik bezodpływowy, nie wykonała przyłącza. Tak, według mojej wiedzy. Bardzo dziękuję panu prezesowi. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze pytania? Pan radny Leonard Baranowski, bardzo proszę. Panie burmistrzu, ja już dawno te pytania zadawałem. Buduje się kanalizację, miasto wydaje pieniądze. Czy jest jakiś obowiązek, ma wpływ miasto na to, żeby zmusić kogoś, żeby się do tej kanalizacji przyłączył? Bo budujemy kanalizację, wydajemy ogromne pieniądze i potem nie ma 100% ludzi mieszkających przy tej ulicy, gdzie się podłączają. Czy ile w tej chwili, czy jest taka możliwość, żeby na tych ludzi wpłynąć, żeby się podłączyli? Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Możemy apelować, zachęcać do tego, żeby się ludzie przyłączali i tylko tyle i aż tyle. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Nie widzę. A, proszę bardzo, pan radny Grzegorz Gomoła. Proszę bardzo, panie radny. Korzystając z okazji obecności pana mecenasa, chciałem zadać pytanie, bo za chwilę będziemy głosowali odnośnie rozpatrzenia petycji. Więc moje pierwsze pytanie jest następujące. W związku z tym, iż na podstawie artykułu 13 ustawy o petycjach, podmiot rozpatrujący, czyli my, Rada Miasta, prawda, jest zobowiązany do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
I jeżeli my mamy dwa projekty uchwał, tak? Pytam o to, ponieważ to było gdzieś z mojej inspiracji. Mamy dwa projekty uchwał, to po pierwsze, rozpatrzenie petycji nie jest jeszcze podjęciem uchwały, czy zwracamy te środki, czy nie zwracamy, tak, panie mecenasie? Chodzi mi o, powiedzmy tak, pierwszy w porządku obrad jest głosowanie petycji jako zasadną, prawda? I załóżmy hipotetycznie, jeszcze tego nie wiemy, że ta petycja, powiedzmy, głosami większości radnych zostanie przyjęta. Załóżmy, tak? Jako zasadna. To czy to oznacza z automatu, że pan burmistrz ma te pieniądze zwrócić? Czy to jest tylko załatwienie petycji poprzez uznanie je za zasadną? Natomiast w kwestiach następnych rozliczeń musi się odbyć jeszcze jedno posiedzenie Rady. Czy tak, czy nie? Dziękuję bardzo. Panie to jest jedno pytanie, aha, przepraszam. Ale nie mówił pan, że będą dwa. Tak, tak. Jak można by było tak przyjąć, że pierwsze, a potem drugie, tak? Panie mecenasie, proszę bardzo. Nie słychać. Teraz już powinno być tak. Nie słychać, tak. Otóż odpowiadając na to pytanie, pozwolę sobie posłużyć się przykładem tego, nad czym, szanowni państwo, głosowaliście przed chwilą. Przedmiotem były wnioski dotyczące nadania nazw ulicom. Głosowaliście państwo odpowiednio, najpierw wybierając pozytywne rozpatrzenie wniosku, następnie negatywne, tak, i taki rzeczywiście był porządek w stosunku do jednej i drugiej propozycji, ale tak czy inaczej dotyczyło to tylko wniosku, a żeby ta konkretna ulica albo inna konkretna ulica miała konkretną nazwę, Rada będzie musiała jeszcze raz procedować i podjąć uchwałę o nadaniu drodze konkretnej o numerze takim i takim konkretnej nazwy. I tak samo ma to miejsce w tym przypadku odnośnie petycji, przy czym no, zwracam uwagę na to, że no, w tej sytuacji oczywiście no, radni mogą głosować za, przeciw bądź wstrzymać się od głosu i mogą uznać petycję za zasadną, no co jednak no, w sytuacji, kiedy przedmiot petycji nie jest de facto wykonalny, no też trudno mówić o dalszych krokach mających na celu jego ewentualne wykonanie, prawda? Dziękuję bardzo panu mecenasowi. Drugie pytanie, pan radny Grzegorz Gomowa. Zatem przechodzę do pytania drugiego, opartego na kanwie poprzedniego głosowania, tak jak pan mecenas wspomniał. Jak wszyscy wiemy, w sprawie nazwy pierwszej, czyli ulicy Ostrobramskiej, w pierwszym podejściu Rada wyraziła pogląd, że jest za przyjęciem wniosku w sprawie nadania tej ulicy, a w drugim głosowaniu też przyjęła pogląd, że jest przeciwna temu, prawda? Wobec tego, nie, no taki był wynik głosowania, panie mecenasie. Przepraszam, ale dokończę. Wobec tego, w dalszym ciągu teoretyzując, ponieważ jesteśmy przed tym głosowaniem, jeżeli Rada w pierwszym głosowaniu przyjmie, że jest za petycją, czyli za przyjęciem tej petycji, tak, a w drugim głosowaniu będzie również przeciw tej petycji, to pytanie, jaka będzie odpowiedź do tego, który wniósł petycję, i moja sugestia, czy wręcz pytanie jest takie, czy w sytuacji, gdy w pierwszym podejściu Rada większością swoich, tutaj, swojego składu przegłosuje, powiedzmy, że uwzględnia petycję, to czy jest sens drugiego głosowania przeciw? Bo mamy dwie alternatywne uchwały i jest okej, okay, tak? Po to, żeby zakończyć dzisiejsze postępowanie, że jesteśmy za albo przeciw. Ale w sytuacji, gdy w pierwszym podejściu Rada większością przyjmie jakiś tam werdykt, tak? Większością swojego składu, to czy jest sens podchodzenia do drugiego głosowania, bo może być taka sytuacja jak w sprawie tej rzeczonej ulicy, że radni powiedzieli, że są za tym wnioskiem, a w drugim głosowaniu powiedzieli, że są też, ale przeciw temu wnioskowi. Wobec tego nie wiadomo, jak to się rozstrzygnęło. Dziękuję bardzo panu radnemu. Ja tylko powiem, że wyraz twarzy części radnych mówi więcej niż 1000 słów, a ja poproszę w tym momencie pana mecenasa. Bardzo proszę.
Odpowiedź na pytanie pana radnego znajduje się bezpośrednio w treści statutów w paragrafie 98 punkcie 1, gdzie jest mowa o opcjach. Jeżeli, szanowni państwo, głosujecie nad opcjami, to nad każdą opcją, a w tym przypadku zarówno projekt rozpatrujący petycję negatywnie, jak i rozpatrujący petycję pozytywnie stanowią opcje, stanowią alternatywę. W przypadku każdego z tych projektów głosujecie państwo za, przeciw i wstrzymuje się i podejmujecie uchwałę, albo inaczej, uważa się za podjętą uchwałę w tym kształcie, który otrzymał więcej głosów za. Czyli tak jak miało to miejsce w sytuacji bodajże ulicy Ostrobramskiej, tam za było 9 osób, a więc no teoretycznie więcej niż przeciw, tak? Natomiast w przypadku tego drugiego alternatywnego projektu za było 14 głosów, co znaczy, że ten drugi projekt został przyjęty, a więc uchwała została podjęta w takim kształcie, za jakim zagłosowało 14 radnych. Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem, że prawo powinno być jasne, zrozumiałe i mam nadzieję, że w tym kierunku idziemy. O głos prosił pan radny Henryk Lipiec. Bardzo proszę. Ja chciałem jeszcze, korzystając z okazji, że mamy mecenasa, bo jest taka stara sentencja łacińska, dura let set lex, czyli surowe prawo, ale jednak prawo. Panie mecenasie, teoretyzując, przyjmujemy, że ta petycja uzyskuje większość w Radzie. A więc następnym krokiem będzie przygotowanie projektu uchwały w tej materii. Nie, jeżeli można, skończę. I teraz, teoretyzując, zakładamy, że ta uchwała zostanie przyjęta, niezgodna z prawem. Jak się zachowa nadzór, jeżeli chodzi o wojewodę w stosunku do takiej uchwały? Panie mecenasie, bardzo proszę. Nie za bardzo jestem w stanie wyobrazić sobie, jaka to miałaby być uchwała, w przedmiocie czego? W przedmiocie wypłaty jakichś środków? Tak jest, o tym rozmawiamy. Zostanie ona uchylona, bowiem Rada nie ma kompetencji do dyspozycji. Dobra, dziękuję bardzo, już wszystko wiem. Dzięki. Bardzo dziękuję panu radnemu, bardzo dziękuję panu mecenasowi. Kto z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos, aby wyjaśnić tę materię? Proszę bardzo. Nie widzę. Szanowni państwo, zamykam dyskusję. Poproszę państwa... A, nie widzę zgłoszeń. Zanim przejdziemy do głosowania, wyjaśnię, że zasady głosowania są takie, jak w przypadku głosowania nad rozpatrzeniem wniosku. Mamy dwa projekty uchwał. Pierwszy projekt zakłada uznanie petycji za zasadną, natomiast drugi projekt uznanie petycji za bezzasadną. Głosowane będą oba projekty uchwał. W pierwszej kolejności poddany zostanie pod głosowanie projekt dotyczący uznania petycji za bezzasadną. To spowodowane jest negatywną opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczącą zasadności spełnienia żądań objętych petycją. Z kolei przejdziemy do głosowania nad drugim projektem, w którym uznaje się petycję za bezzasadną. Uchwała za zasadną. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów. Przechodzi projekt, który otrzyma większą ilość głosów za. Proszę państwa radnych o potwierdzenie obecności w systemie za pomocą przycisku kworum. No, panie przewodniczący, prosimy. Momencik, pan radny Ireneusz Goławski, proszę bardzo. Ja przeczytam państwu treść uchwały, może to nam wyjaśni, jeszcze nie głosujemy. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie pokrycia kosztów wykonania przyłącza kanalizacji w pasie drogowym do posesji mieszkańców przy ulicy Królik posiadających bezodpływowe zbiorniki na nieczystości płynne, uznającą petycję za bezzasadną? Bezzasadną. Czy wystarczy, panowie? Dobrze. Szanowni państwo, nie ma potwierdzania obecności, bo to już wykonaliśmy, zatem przechodzimy do głosowania. Pytam, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie pokrycia kosztów wykonania przyłącza kanalizacji w pasie drogowym do posesji mieszkańców przy ulicy Królik posiadających bezodpływowe zbiorniki na nieczystości płynne, uznającą petycję za bezzasadną? Proszę o naciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciw, proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Szanowni Państwo, zamykam głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu uczestniczyło 20 radnych. 11 radnych było za, 2 radnych było przeciw, 7 radnych wstrzymało się od głosu. Zamknąłem głosowanie. Teraz przystępujemy do głosowania nad drugim projektem uchwały. Pytam, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie pokrycia kosztów wykonania przyłącza kanalizacji w pasie drogowym do posesji mieszkańców przy ulicy Królik posiadających bezodpływowe zbiorniki na nieczystości płynne, uznającą petycję za zasadną, proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu uczestniczyło 20 radnych. 3 radnych było za, 8 radnych było przeciw, 9 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że w wyniku głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie pokrycia kosztów wykonania przyłącza kanalizacji w pasie drogowym do posesji mieszkańców przy ulicy Królik posiadających bezodpływowe zbiorniki na nieczystości płynne, uznającą petycję za bezzasadną. Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji punktu 13. Rozpatrzenie petycji z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie rozwiązania kwestii parkowania w rejonie żłobka miejskiego nr 1 w Łukowie. Petycja wpłynęła do tutejszego urzędu 14 marca 2024 roku. Petycja została skierowana do prac w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która rozpatrzyła ją na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2024 roku. Teraz poproszę przewodniczącego komisji, radnego pana Roberta Dołęgę, o przedstawienie opinii komisji w tej sprawie. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. W dniu 14 marca 2024 roku pismo z dnia 12 marca 2024 roku do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła petycja, tak jak pan przewodniczący powiedział, od grupy mieszkańców miasta Łuków, pracowników żłobka z wnioskiem o rozwiązanie kwestii parkowania w rejonie żłobka miejskiego nr 1 w Łukowie. Uzasadniając, pracownicy żłobka wnoszą o uchwalenie zmian w uchwale nr 85/674/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Łuków oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania. Powyższa uchwała rozszerza strefę płatnego parkowania między innymi o ulicę Ojców Pijarów, gdzie znajduje się najbliższy żłobkowi parking. Powyższa petycja została przekazana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Podczas posiedzenia w dniu 10 kwietnia 2024 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy petycji oraz badała możliwość i zasadność spełnienia żądań objętych petycją. Komisja zapoznała się z pisemnym stanowiskiem burmistrza miasta z dnia 19 marca 2024 roku, z którego wynika, iż ustalenie strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Łuków oraz ustalenie wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania leży wyłącznie w kompetencji Rady Miasta Łuków. W wyniku podjętych czynności członkowie komisji stwierdzili, że sprawa dotyczy ważnego dla pracowników żłobka tematu, jakim jest możliwość parkowania przy swoim miejscu pracy. Na podstawie przeprowadzonej dyskusji komisja zaleca podjęcie działań mających na celu umożliwienie pracownikom żłobka dostępu do miejsc parkingowych w celu poprawy ich warunków pracy oraz efektywności funkcjonowania placówki. Komisja po przeprowadzonym głosowaniu uznała, że petycję należy uznać za zasadną. Swoją opinię komisja wyraziła stosunkiem głosów 4 za, przy 0 przeciwnych i przy 0 wstrzymujących się. Koniec opinii. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Szanowni państwo, w tym przypadku także mamy, tak jak powiedziałem, dwa projekty uchwał. Pierwszy projekt zakłada uwzględnienie petycji, natomiast drugi projekt jest jej nieuwzględnienie. Głosowane będą oba projekty uchwał. W pierwszej kolejności poddany zostanie pod głosowanie projekt, w którym petycję się uwzględnia. To spowodowane jest
uznaniem petycji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji za zasadną. Z kolei przejdziemy do głosowania nad drugim projektem, w którym petycji się nie uwzględnia. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów. Przechodzi projekt, który otrzyma większą ilość głosów za. Panie Burmistrzu, bardzo proszę o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. Proszę bardzo. Państwo Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, zacznę od kwestii poszerzenia strefy płatnego parkowania w naszym mieście. I generalnie to była inicjatywa mieszkańców ulicy Browarnej, ale przy tej okazji, żeby to stanowiło pewną spójną całość, z mojej strony wyszła propozycja, aby to rozszerzyć na jeszcze jedną część ulicy Browarnej, między innymi na ulicę Konwiktorską, a już w toku dyskusji na jednej komisji, na komisji finansowej, padła propozycja ze strony przewodniczącego Artura Gałacha, propozycja, aby jeszcze rozszerzyć tą strefę o ulicę Ojców Pijarów. Byłem sceptyczny wobec tej propozycji, również radny Łukasz Bober w tej kwestii zabierał wówczas głos. Niemniej jednak rację ma ten, kto ma większość i ta większość spowodowała, że ta uchwała została zmodyfikowana i zwiększono tą strefę oddziaływania, czyli zwiększono strefę parkowania o ulicę Ojców Pijarów. Co do już wprost mojego stanowiska, to ono zostało zacytowane tutaj przez pana Roberta Dołęgę. Panie proszą o wskazanie miejsc, to ja już dzisiaj mogę te miejsca wskazać. Mam piękne parkingi w bezpośrednim sąsiedztwie przy kortach tenisowych nad rzeką Krzną w odległości dojścia 3-4, maksymalnie 5 minut od wskazanego obiektu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jako pierwszy pan radny Leonard Baranowski, następnie pan radny Robert Dołęga. Bardzo proszę, panie radny. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, z tego co wiem, to taką petycję też o zwolnienie szykują ludzie z Baltony. Jeżeli zwolnimy tutaj koło żłobka, to ruszy lawina, żeby zwalniać wszędzie. Wiem, że przy Baltonie, obserwując te parkingi są puste, ludzie się skarżą z Baltony, że im spada ilość sprzedanych rzeczy, bo ludzie nie mają gdzie parkować, a parkingi są płatne i też petycje mają pisać i nie wiem, to się rozwinie tak, że będziemy ciągle się zastanawiać. Jest tylko jedna taka przyjemna wiadomość, że pan burmistrz się nie musi martwić, będzie miał większość w Radzie, to zrobi, co będzie uważał za słuszne. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu radnemu. O głos prosił pan radny Robert Dołęga. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, Wysoka Rado, szanowni państwo. Mam nadzieję, panie burmistrzu, że przy tym temacie się nie pokłócimy. Co chciałbym powiedzieć? Pan w ostatnim swoim zdaniu podczas swojej wypowiedzi stwierdził i znalazł rozwiązanie na to. Tutaj jeszcze można rozszerzyć ten pomysł, bo przecież mamy jeszcze parkingi na przykład przy Urzędzie Miasta. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale najszybszy, który mi przychodzi do głowy. I tak naprawdę już byłby temat rozwiązania i moglibyśmy zakończyć dyskusję. I myślę, że odrobina dobrej woli przy projektowaniu, przepraszam, że wracam do poprzednich tematów dzisiejszego posiedzenia, także mogłoby rozwiązać kwestię tych słynnych już przyłączy przy ulicy Królik. Tam wystarczyło na przykład na granicy pasa drogowego wybudować studzienkę, tak jak tutaj pan radny Ireneusz Głowacki podczas tej dyskusji w kuluarach stwierdził i temat byłby rozwiązany. Wtedy mieszkańcy byliby sprawiedliwie potraktowani, no, a niestety prawo nas zablokowało i musieliśmy podjąć taką decyzję, a nie inną. No i tutaj tak samo chciałbym wrócić do tego, do tej inwestycji żłobka miejskiego numer 1. Zanim do niej wrócę, to chciałbym panie burmistrzu przypomnieć, że prosiłem pana o miejsca parkingowe podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, żeby pan wskazał, ile podczas projektowania żłobka miejskiego numer 1 w projekcie było przewidzianych miejsc parkingowych. Wiemy o tym, szanowni państwo, że na terenie przedszkola numer 2 dokonano budowy i dzięki naszym też głosom dokonano budowy tego budynku żłobka miejskiego numer 1. Oczywiście inwestycja, mimo że nie do końca lokalizacyjnie się z nią nie wszyscy zgadzali, radni tutaj, to dobrze, że jest
zanim jakby jej nie było. Także tutaj ja chciałbym to podkreślić, że dobrze, że jest, nawet w tym miejscu, którym nie do końca się podoba i nie do końca wszyscy mogli go, mówiąc kolokwialnie, przełknąć. Dlatego myślę, że kolejna lokalizacja żłobka miejskiego numer 2 jest jak najbardziej trafiona i nie będzie problemu z tym miejscem parkingowymi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu radnemu. Panie burmistrzu, proszę. Tak, odpowiem panu radnemu na to pytanie, bo to pytanie rzeczywiście pojawiło się podczas komisji, więc zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym w obrębie i na terenie działki, na której jest przedszkole miejskie numer 2, zostały zabezpieczone 3 miejsca parkingowe na potrzeby naszego żłobka. Powtarzam, zgodnie z projektem budowlanym, zgodnie z przepisami i zgodnie z pozwoleniem na budowę. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi, pan radny Robert Dołęka, następnie pan radny Arkadiusz Pogonowski. Proszę bardzo. I podkreślając, pan burmistrz podkreślał zgodnie z przepisami prawa i z projektem budowlanym, ja także chciałbym podkreślić zgodnie ze zdrowym rozsądkiem mógłbym wrócić do tematu, że ta lokalizacja, bo tamta po prostu nie było miejsca na to, żeby tych miejsc parkingowych przewidzieć więcej. Szanowni Państwo, pracowników żłobka podpisało się, jeśli dobrze pamiętam, 10 osób, 10 pań podpisało się, czyli 10 pracowników i samo to tylko wskazuje na tym, że od samego początku było wiadomo, że tych miejsc parkingowych będzie brakowało. 10 pracowników, 3 miejsca zabezpieczone według obowiązującego prawa, no to tylko zdrowy rozsądek i nie trzeba być mocno się zastanawiać, że będzie problem z miejscami parkingowymi w tym miejscu, a trzeba jeszcze podkreślić, że gdzie rodzice, którzy mogą i przyprowadzają i przywożą przede wszystkim swoje pociechy do żłobka miejskiego numer 1. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pan burmistrz chce się odnieść? Nie. Proszę bardzo, pan radny Arkadiusz Pogonowski, bardzo proszę. Państwo przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni państwo, troszeczkę się dziwię opinii Komisji Skarg i Wniosków, że jest to petycja uznana za zasadną, chociaż jak najbardziej chwalę pracę pracowników żłobka i potrzebę też jest tam widoczna tego miejsc parkingowych, tyle że uznając tą petycję zasadną i dając kolejne kroki w tym kierunku, żeby zwalniać poszczególne grupy, a to teraz żłobka, później Urzędu Stanu Cywilnego, później sądu, później GUS-u, później UKSI, później części mieszkańców, stworzy tą strefę zafikcyjną. To państwo radni popełniliście błąd, włączając ojców PR-ów do strefy. I teraz takie sztuczne żale, jak to jest nieładnie. Przecież panie Dołęga, pan głosowałeś za włączeniem ulicy Ojców PR-ów w strefę, gdzie były głosy zarówno już podkreślane, że są tam pracownicy żłobka, to raz, dwa, że przeciwko temu są mieszkańcy osiedla Chącińskiego, którzy i tak mają problemy z miejscami parkingowymi pod własnymi blokami. To jest precedens. Stworzymy pewną sytuację, która tą strefę uczyni sztuczną, bo wiadomo, że każdy by chciał zaparkować się jak najbliżej miejsca pracy. Więc uważam, że ta petycja będzie szkodliwa w przyszłości dla całej strefy. Chyba że nowa Rada Miasta zwyczajnie zrobi korektę i wyłączy tą ulicę z strefy płatnego parkowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W kolejności o głos prosili pan radny Jarosław Okliński, pan radny Ireneusz Goławski, pan radny Grzegorz Gomoła. Ad vocem, tak panie radny? Tak, poproszę, jeśli proszę może. Bardzo. Szanowni państwo, wznawiam obrady 90. sesji Rady Miasta Łuków. Procedujemy punkt 13, rozpatrzenie petycji z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie rozwiązania kwestii parkowania w rejonie żłobka miejskiego numer 1 w Łukowie. W tym momencie trwa dyskusja. O głos w kolejności prosili pan radny Jarosław Okliński, pan radny Ireneusz Goławski i bardzo proszę, udzielam głosu panu radnemu Jarosławowi Oklińskiemu. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni państwo. Istotą stref płatnych parkowania jest spowodowanie tego, aby samochody nie zalegały, że tak powiem, przez 8-10 godzin w ciągu doby, a może i przez całą dobę, tylko żeby wymusić rotację, która spowoduje, że każdy postawi ten samochód na tyle krótko, na ile mu to jest niezbędne. I wydaje się, że to ma sens. Natomiast w tej chwili prowadzenie i wprowadzanie wyjątków do tej sytuacji, no to jakby zastanawia, traci sens i psuje cały układ poniesienia kosztów parkomatów i tak dalej. Proszę państwa, no bo gdyby te panie czy państwo ze żłobka postawili swoje samochody, państwo z wieżejek, to już tych parkingów nie ma, więc i przedszkole. To jest absurd i tu trzeba by się zastanowić, czy ważniejsze są właśnie miejsca parkingowe dla obsługi, dla pracowników żłobka, przedszkola, gdzie samochody będą stały cały dzień, czy istotniejsze są miejsca parkingowe dla rodziców, którzy przywożą dzieci, wysadzają, odprowadzają i zabierają te samochody, nawet nie płacąc przez te 15 minut parkingu, prawda? Rozwiązanie sprawy, no parkingi są gdzieś w odległości 200-250 metrów, nie jest to wielkim problemem. Ja tak się zastanawiam, gdyby w mojej szkole przeznaczyć wszystkie parkingi dla nauczycieli, których jest pewnie ze 60 osób, którzy postawiliby samochody, no to szkoła byłaby zablokowana i tyle. No. Także myślę, że tutaj rozsądek, nikomu spacer 250 metrów, czy to w deszcz, czy w pogodę nie zaszkodził, a wręcz przeciwnie. Także zachęcam wszystkich, że nie wszyscy muszą, również pracownicy urzędu, nie muszą parkować tuż pod drzwiami. Można postawić samochód gdzieś dalej, a przejść się spacerkiem dla zdrowia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu radnemu. O głos w kolejności prosił pan radny Ireneusz Goławski. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję uprzejmie. No cóż, tutaj kolega Jarosław uprzedził mnie w większości argumentów. Dołożę tylko od siebie, że faktycznie nie ma lepszych i gorszych mieszkańców, a tu sprawilibyśmy takim precedensem to, że posypałaby się lawina i cały sens parkingów płatnych, tak jak tu Jarek wcześniej powiedział, żeby przyjechać na chwilę, załatwić sprawę i odjechać dalej, żeby to była rotacja. I szanowni państwo, tutaj słyszałem pomysł o tym, żeby tę ulicę wyłączyć na przyszłość ze strefy płatnego parkowania. Oczywiście bym tego nie robił, ponieważ tam nie ma się jak zatrzymać, przywożąc dziecko, czy podjechać choć na chwilę, żeby cokolwiek załatwić. Mamy blisko parking, jak najbardziej sugeruję, żeby tutaj głosować za, ponieważ, powtórzę się, jeżeli tutaj ulegniemy w jednej kwestii, to za chwilę przyjdą na przykład sklepowe, ze sklepów prywatnych, z sądu, jak tu wcześniej zostało powiedziane, sanepidu, etc., etc. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu radnemu. Nie, pan radny Robert Dołęga, bardzo proszę, panie radny. Dziękuję panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, Wysoka Rado, szanowni państwo. Tutaj ad vocem wypowiedzi pana radnego Arkadiusza Pogonowskiego. Chciałbym powiedzieć, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wypracowała opinię, która nie jest wiążąca dla państwa oczywiście i to państwo decydują o tym. Powtarzam się, ale mieliśmy problemy z łączem, także chciałbym swoją myśl szerzej przedstawić. Szanowni państwo, rzeczywiście tutaj mówimy o zdrowym rozsądku. Niektórzy radni przytaczają takie argumenty. No, zdrowym rozsądkiem było też wcześniej się zastanowić nad lokalizacją tego żłobka i teraz nam przyjdzie się z tym po prostu zmierzyć. To są konsekwencje pewnych decyzji, szanowni państwo. No, podkreślę na moje pytanie, ile jest miejsc parkingowych przewidzianych było przy inwestycji w budowie żłobka miejskiego numer 1. Pan burmistrz odpowiedział 3. Bo tak to dopuszczało prawo, ale myślę, że prawo nie zabraniało, żeby tych miejsc stworzyć więcej. Niestety nie udało się, bo lokalizacja nie do końca była trafiona. Szanowni państwo, jeszcze raz podkreślę, dobrze, że ten żłobek jest w tym miejscu, niż by go w ogóle miało nie być. Zastanawiam się teraz głośno, bo tak, bo
Deweloperzy prywatni, budując bloki, budują parkingi podziemne. Dlaczego wtedy nie można było zaplanować takiego parkingu? Wiemy o tym, że na tej działce jest zlokalizowane jeszcze przedszkole numer 2. Ścisłe centrum miasta. Wiemy, że oprócz zagwarantowanych według prawa budowlanego tych trzech miejsc dla budowy żłobka miejskiego numer 1, tam mamy przecież jeszcze, powinny być parkingi tak naprawdę. Mówiąc tak kolokwialnie, po gospodarsku, jak ktoś coś planuje, miejsca przewidziane, żeby rodzice, którzy przywożą swoje pociechy, żeby mogli zaparkować i zostawić te dzieci, a przy okazji może nawet i zrobić zakupy. Także tutaj nie ma znaczenia, szanowni państwo, czy jest w tej ulicy Ojców PR-ów strefa płatnego parkowania, czy nie. To jest po prostu, szanowni państwo, konsekwencja lokalizacji budowy żłobka. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu radnemu. Ad vocem pan radny Arkadiusz Paganowski, a następnie pan radny Jarosław Okliński. Bardzo proszę. Państwo przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni państwo, opinia opinią, wyraziłem swoją opinię, że to jest bezsensowny krok, nie będę się powtarzał. Pan radny uczepił się tego żłobka, pamiętając, jak głosował, że nie chciał dołożyć pieniążków na to, żeby on w ogóle powstał, i teraz będzie mówił pewnie dlatego, że jest w tym złym miejscu. Otóż żłobek działa 3 lata i pierwszy problem z parkingami pojawił się, gdy państwo z PiS-u dorzuciliście ulicę Ojców PR-ów do strefy. I po raz pierwszy wybrzmiał ten problem, że może to być nie tylko problem u mieszkańców osiedla Chącińskiego, ale też pracowników różnych wokół instytucji. Więc proszę dać spokój żłobkowi i zwyczajnie zagłosować według sumienia za tą opinią, za tą petycją, czy jest zasadna, czy nie, tylko dać spokój temu żłobkowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W kolejności pan radny Jarosław Okliński, a następnie pan radny Leonard Baranowski. Proszę bardzo, panie radny. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja wielokrotnie mówiłem, że projektowanie na dziś jest projektowaniem na wczoraj, że trzeba myśleć perspektywicznie. Pamiętacie państwo, jaki piękny plac był tu, gdzie jest postawiony właśnie lokal Wieżejek? Mógł być pustym placem, mógł być pięknym parkingiem, ale zrobiono to, co zrobiono. Ja tutaj przywołam sytuację lokalnych standardów urbanistycznych, przy których wielu z państwa nie widziało problemu zwiększenia liczby miejsc parkingowych na osiedlach. Bo to, co się stało tutaj przy przedszkolu, żłobku, to warto zastanowić się, co jest istotniejsze. Czy dojazd pod same drzwi, czy lokalizacja w dobrym miejscu, czy dobrą lokalizacją jest to miejsce w centrum miasta, gdzie wiele osób do pracy idzie i tak dalej, i tak dalej. Ja nie widzę problemu z dojściem nawet z dzieckiem. Te 100 czy 150, 200 metrów, parkingi rano o godzinie 7 są puste, zapełniają się w ciągu dnia. Ale jeszcze co innego chciałem państwu powiedzieć. Kilkakrotnie przejeżdżałem przez osiedle nowych bloków w rejonie ulicy właśnie Wileńskiej, tam za Wendo. Zobaczcie państwo, jaki tam jest problem, bo tam jest problem. Samochody parkują wzdłuż jednej z krawędzi jezdni, co powoduje, że dwa samochody jadące z naprzeciwka się nie ominą. Nie ma możliwości wyminięcia. I teraz samochód musi się cofać do wolnego miejsca albo do skrzyżowania. Dzisiaj jest taka tendencja w rządzie, słychać, że chcą odpuścić w ogóle miejsca parkingowe. Zobaczcie państwo, jaki jest nacisk deweloperów środowiska, żeby w ogóle nie wiązać miejsc parkingowych z mieszkaniami. To dopiero będzie cyrk. Dzisiaj, gdy mamy takie parametry 1,5 na mieszkanie, to jest za mało. To już trzeba widzieć. I to trzeba widzieć właśnie przy ustaleniach, przy lokalizacjach takich inwestycji. Tutaj nie jest problem i nie róbmy problemu z tego, bo to jest naprawdę pikuś. A większe problemy są przed mieszkańcami miasta i nad tym warto się zastanowić. To, co będzie się działo za 5-10 lat, bo pewnych rzeczy się już nie odwróci. Tak jak sprzedanych działek w centrum miasta, trzeba było zostawić parę miejsc i byłyby te miejsca, prawda? No ale liczy się tu i teraz sprzedać, mieć gotówkę.
I to są skutki. Także z przedszkolem, żłobkiem nie widzę problemu. Ja prowadzałem 4 dzieci do tego obiektu i jakoś dałem radę. Także myślę, że kolejne pokolenia też dadzą radę. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu radnemu. Czy pan radny Arkadiusz Pogonowski podtrzymuje chęć zabrania głosu? Nie? Dziękuję bardzo. Pan radny Leonard Baranowski, proszę bardzo. Jak nigdy popieram tutaj radnego Pogonowskiego. Dajmy spokój żłobkowi i PiS-owi. Panie radny, niedługo będzie pan miał jak w raju. Będzie pan miał większość w Radzie. Na zalewie woda pluska. Dostanie pan pieniądze od rządu premiera Tuska i będzie dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu za ten element liryki. Nie widzę, aby ktoś z państwa chciał zabrać głos. Zatem zamykam dyskusję. Szanowni państwo, istnieje potrzeba potwierdzenia obecności za pomocą przycisku kworum. O co państwa proszę? Patrzę, jaką mamy odległość od najbliższego parkingu do tego naszego żłobka. Znaczy ja jednak poproszę o potwierdzenie obecności. Już to robię. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, wszyscy państwo radni obecni na sali potwierdzili swoją obecność. Możemy przystąpić do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie rozwiązania kwestii parkowania w rejonie żłobka miejskiego nr 1 w Łukowie, w której postanawia się uwzględnić petycję? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. 1 osoba była za, 13 osób było przeciw, 14 osób się wstrzymało. Przepraszam, 4 osoby się wstrzymało. Przystępujemy do głosowania nad drugim projektem uchwały. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie rozwiązania kwestii parkowania w rejonie żłobka miejskiego nr 1 w Łukowie, w której postanawia się nie uwzględnić decyzji? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Pan radny Robert Dołęga. A, dziękuję bardzo. Szanowni państwo, zamykam głosowanie. Stwierdzam, że 12 osób było za, nikt nie był przeciw, 6 osób się wstrzymało. Szanowni państwo, stwierdzam, że w wyniku głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie rozwiązania kwestii parkowania w rejonie żłobka miejskiego nr 1 w Łukowie, której postanawia się nie uwzględnić petycji. Szanowni państwo, przechodzimy do realizacji punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych miasta Łuków. Bardzo proszę pana burmistrza o omówienie projektu uchwały. Proszę bardzo. Państwo przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo, chodzi o teren kompleksu Zimna Woda. Ta ulica, ten odcinek bezpośrednio od wjazdu, od tego dużego napisu Zimna Woda i poszczególne ciągi nie były do tej pory nazwane. Propozycja jest nazwania tych odcinków jako ulica Letniskowa, a ta potrzeba wynika z tego, że w tej części, w której są działki rekreacyjne, mieszkańcy chcą przypisać numery porządkowe do tych nieruchomości, do tych w zasadzie nie nieruchomości, a tych naniesień, tych domów, które tam się pojawiły. I jeśli ma być przypisany numer, to musi być również nazwana ulica. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Myślę, że wyjaśnienia były wystarczające, ale mimo to otwieram dyskusję. Proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań. Nie widzę, zatem... A przepraszam bardzo, pan radny Jarosław Okliński. Proszę bardzo. A może nazwać tę ulicę aleją skansenu domków letniskowych? Tak na marginesie. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Panowie, bo życzenia czasami się spełniają. Szanowni państwo, zamykam dyskusję. Nie ma po
potrzeby. Nie ma potrzeby potwierdzania obecności. Możemy przystąpić do głosowania. Pytam, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych miasta Łuków. Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Szanowni Państwo, zamykam głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych miasta Łuków. Przechodzimy do realizacji punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania panu Andrzejowi Skrzyńskiemu odznaki honorowej za zasługi dla Łukowa. Projekt uchwały posiada pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 22 kwietnia bieżącego roku. Bardzo proszę pana burmistrza o omówienie projektu, a ja bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pan sekretarz Waldemar Siurek. Proszę bardzo. Szanowni Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, już po raz 9. Wysoka Rada będzie decydowała o przyznaniu odznaki honorowej za zasługi dla Łukowa. Grupa mieszkańców miasta zwróciła się o to, aby taką odznakę przyznać panu Andrzejowi Skrzyńskiemu, lekarzowi medycyny, doktorowi nauk medycznych, specjaliście kardiologowi. Ten wniosek został zaopiniowany przez Komisję Odznaki Honorowej, która w dniu 15 kwietnia podjęła uchwałę o wystąpieniu do Rady Miasta z wnioskiem o nadanie panu Andrzejowi Skrzyńskiemu odznaki honorowej za zasługi dla Łukowa. Uchwała Komisji Odznaki Honorowej jest szeroko uzasadniona i to uzasadnienie jest również uzasadnieniem do projektu uchwały Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu sekretarzowi. Otwieram dyskusję. A wobec braku chętnych do zabrania głosu zamykam dyskusję. Jest potrzeba potwierdzenia obecności za pomocą przycisku kworum, o co chcę państwa poprosić. Wszyscy państwo radni obecni na sali potwierdzili swoją obecność. W głosowaniu weźmie udział 17 radnych. Pytam, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie nadania panu Andrzejowi Skrzyńskiemu odznaki honorowej za zasługi dla Łukowa. Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. 17 radnych było za. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie nadania panu Andrzejowi Skrzyńskiemu odznaki honorowej za zasługi dla Łukowa. Przechodzimy do realizacji punktu 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminno-powiatowego pomiędzy miastem Łuków a gminą Łuków, gminą Stanin i powiatem łukowskim na rzecz przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pod nazwą Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOW Łukowa w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskich obszarów funkcjonalnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Projekt uchwały posiada pozytywną opinię Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami z dnia 22 kwietnia bieżącego roku. Panie burmistrzu, bardzo proszę o omówienie projektu uchwały. Pan burmistrz Mateusz Popławski, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, rozpoczęły się nabory wniosków dla naszego, między innymi do naszego miejskiego obszaru funkcjonalnego. Pierwszy nabór to jest cyfryzacja usług publicznych. Chcemy wdrożyć system obsługi mieszkańców, gdzie mieszkańcy całego MOF-u będą mogli załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu i przy każdym wniosku będzie potrzebna taka uchwała o partnerstwie. W tej uchwale partnerstwo będzie zawarte przy udziale wszystkich członków MOF-u, czyli miasto Łuków, gmina Łuków, gmina Stanin oraz powiat łukowski. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. A wobec braku chętnych do zabrania głosu zamykam dyskusję. Poproszę państwa przed głosowaniem o potwierdzenie obecności za pomocą przycisku kworum.
Wszyscy Państwo radni obecni na sali potwierdzili swoją obecność. W głosowaniu będzie brało udział 18 radnych. Pytam, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminno-powiatowego pomiędzy miastem Łuków a gminą Łuków, gminą Stanin i powiatem łukowskim na rzecz przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pod nazwą Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOW Łukowa w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskich obszarów funkcjonalnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Szanowni Państwo, zamykam głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 18 radnych. 18 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła przedmiotową uchwałę. Przechodzimy do realizacji punktu 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego miasta Łuków. Projekt uchwały posiada pozytywną opinię Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami z dnia 22 kwietnia bieżącego roku. Panie Burmistrzu, bardzo proszę o omówienie. Państwo Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, jesienią ubiegłego roku weszły w życie przepisy ustawy o planowaniu przestrzennym. Te przepisy ustawowe nałożyły na samorządy obowiązek stworzenia nowego dokumentu, dokumentu o nazwie Plan Ogólny. Ten plan ogólny będzie przyjmowany również przez Wysoką Radę jako akt prawa miejscowego i zastąpi obowiązujące cały czas jeszcze studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Na wykonanie tego działania mamy czas do końca 2025 roku. Zatem zwracam się do Państwa z prośbą o poparcie tego projektu uchwały, abyśmy mogli przystąpić do prac związanych ze stworzeniem planu ogólnego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. A wobec, przepraszam, pan radny Jarosław Okliński, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni Państwo, panie burmistrzu, ja wiem, że to jest nowa rzecz, plany ogólne, ale tak zastanawiam się i hipotetycznie, jakie mogą być koszty przygotowania takiego tak rozległego dokumentu? Przynajmniej szacunki, dziękuję. Szacunki poznamy wtedy, kiedy będziemy się przygotowywać do przetargu, czyli wystąpimy do firm o określenie, jakiego rzędu wynagrodzenia te firmy by za to oczekiwały. Natomiast ta zmiana ustawowa również pociągnęła za sobą to, że Państwo, mam nadzieję, że te pieniądze wystarczą, będzie pokrywać te zmiany, o ile zmieścimy się w kwocie. I tu poproszę Panią Naczelnik o tą kwotę, jaką otrzymamy na wykonanie tego dokumentu. Bardzo proszę, Pani Naczelnik Anita Wojtal, proszę bardzo. Szanowni Państwo Radni, na naszą Gminę Miejską Łuków przewidziane jest 237 200 zł. I mam nadzieję, że znajdziemy wykonawcę, który zechce za tą kwotę ten plan wykonać, a jeśli nie, no to cóż, będziemy prawem, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby to działanie zrealizować i to, jeśli będzie brakowało, to będziemy musieli dołożyć po prostu ze swoich pieniędzy. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Ad vocem pan radny Jarosław Okliński, a następnie pan radny Andrzej Skwarek. Proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, plan ogólny dotyczy całego obszaru miasta. Natomiast plany, które dotychczas przygotowywaliśmy, przygotowywał Urząd Burmistrz, dotyczyły wybranych fragmentów, czyli były to ułamki, 1/5 miasta, a koszty jakie były, to wiemy. Stąd moja obawa, że jednak to będą koszty wielokrotnie większe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Naczelnik Anita Wojtal, bardzo proszę. Szanowni Państwo Radni, my zrobiliśmy takie sondażowe zapytanie do firm, które się zajmują wykonawstwem takich planów i otrzymaliśmy odpowiedź na poziomie 266 tysięcy. Dziękuję bardzo. W kolejności... Jeśli mogę, bym się bardziej obawiał i jeszcze czegoś innego, nie kwestii kosztów. Ta cała operacja musi się dokonać na terytorium całego kraju, całej Polski. I tu moja obawa jest taka, czy będą odpowiednie zasoby ludzkie w kraju,
aby we wszystkich gminach, w których są miejscowe plany zagospodarowania, w których są studia, żeby te firmy planistyczne uniosły te zadania. Tu bym bardziej widział pewne niebezpieczeństwo i zagrożenie, a nie jeśli chodzi o kwotę. Ale tak jak pani naczelnik powiedziała, to myślę, że tutaj jeśli chodzi o kwotę, powinniśmy się w tej kwocie po prostu zmieścić. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Ad vocem jeszcze raz pan radny Jarosław Okliński. Ale jak to zwykle jest, popyt i podaż kształtują cenę. Także na dzień dzisiejszy może być to te 260 tysięcy, ale gdy będzie chętnych mnóstwo, okaże się, że ta cena się zwiększy. Prawdopodobnie obym nie był złym prorokiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W kolejności pan radny Andrzej Skwarek. Bardzo proszę, panie radny. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, są w tej chwili procedowane zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego, które no, trudno powiedzieć jeszcze, kiedy się zakończą. Jak rozpoczniemy plan ogólny, czy te wnioski, które mieszkańcy składali w momencie procedowania tych częściowych planów, je trzeba będzie powtarzać, czy składać od nowa? No bo wiadomo, część tych planów się nie zakończy w momencie, kiedy się rozpocznie plan ogólny, będzie procedowany. Co z tymi wnioskami, które mieszkańcy złożyli, są w trakcie, nie będą zakończone, a w tej chwili ruszy no, całościowy plan. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Żaden z procedowanych planów zagospodarowania terminem nie przekracza tej granicy 31 grudnia 2025 i mam nadzieję, że dzięki również zgodzie w Radzie uda się w tym okresie jeszcze w tym roku, w 2024, a być może po części, jeśli chodzi o część planów, w 2025 te akty prawa miejscowego, czyli te plany zagospodarowania pouchwalać i nie będzie tutaj żadnego problemu i kolizji. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Nie widzę osób, które chciałyby jeszcze zabrać głos, zatem zamykam dyskusję. Szanowni państwo, poproszę o potwierdzenie obecności w systemie. Wszyscy państwo radni obecni na sali, czyli 17 osób, potwierdziło swoją obecność. Możemy przystąpić do głosowania. Pytam, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego miasta Łuków. Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, 16 radnych było za, jeden radny wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciw. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego miasta Łuków. Przechodzimy do realizacji punktu 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta Łuków. Projekt uchwały posiada pozytywną opinię Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami z 22 kwietnia bieżącego roku. Bardzo proszę pana burmistrza o omówienie projektu uchwały. Proszę bardzo. Państwo przewodniczący, szanowni państwo radni, uchwała dotyczy kilkunastu nieruchomości, dla których kończą się 3-letnie okresy dzierżawy. Abym mógł kontynuować te umowy dzierżawy, potrzebuję zgody państwa. Także proszę o zagłosowanie za tym projektem uchwały. Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Pan radny Ireneusz Goławski, proszę bardzo. Króciutko. Widzę, że to są nieruchomości 20-metrowe. Jedna jest 30-metrowa. Nie można tego jakoś sprzedać, żeby do tego nie wracać? Żeby to ci mieszkańcy raz uregulować i zamknąć ten temat? Panie burmistrzu, proszę bardzo. A ja myślę, że lepiej jest zarabiać po troszeczku, ale cały czas niż raz sprzedać. Nie wyprzedajemy naszych nieruchomości. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Ireneusz Goławski. Dziękuję panie burmistrzu. To rozumiem, że dzięki temu tutaj my jeszcze jako stara rada damy panu tyle pieniędzy zarobić, że następne lata będzie pan opływał w dostatku. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Jeśli mogę zarobić nie mi, ale naszemu ukochanemu miastu. Dziękuję bardzo. Nie widzę, aby ktoś z państwa chciał jeszcze zabrać głos, zatem zamykam dyskusję. Szanowni państwo, istnieje potrzeba potwierdzenia obecności w systemie za pomocą przycisku kworum. O co państwa proszę?
Wszyscy Państwo radni obecni na sali potwierdzili obecność. Możemy przystąpić do głosowania. Pytam, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta Łuków. Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. 16 radnych było za, nikt nie był przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła przedmiotową uchwałę. Szanowni Państwo, przechodzę do realizacji punktu 19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia użytku ekologicznego w Łukowie przy ulicy Strzelniczej. Bardzo proszę Pana Burmistrza o omówienie projektu uchwały. Bardzo proszę. Użytek. Już będzie teraz użytek ekologiczny. Szanowni Państwo, ten projekt dzisiejszej uchwały to konsekwencja uchwały, którą Wysoka Rada podjęła we wrześniu, 16 września 2021 roku. To jest również wynik wniosku o utworzenie tego użytku ekologicznego. W tym okresie od 16 września 2021 roku do dzisiaj, co się wydarzyło? Przez 2 lata trwała inwentaryzacja przyrodnicza tego terenu. Ta inwentaryzacja była prowadzona przez zespół kierowany przez panią profesor Strachecką. I już w tym roku dotarła do nas ta inwentaryzacja wskazująca na walory przyrodnicze tego miejsca. Również ze wskazaniem na określone potrzeby dotyczące pielęgnacji tego terenu. Ta inwentaryzacja przyrodnicza dotarła do nas pod koniec stycznia i niezwłocznie po tym została przygotowana uchwała, projekt uchwały i zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt uchwały został przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z prośbą o zaopiniowanie. Wpłynęła pozytywna opinia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i ta opinia wpłynęła 22 marca i w konsekwencji ta uchwała została skierowana do Biura Rady z prośbą do Państwa o jej zaakceptowanie, przyjęcie, czyli de facto stworzenie tego użytku ekologicznego. Chcę tutaj dodać również, że w wyniku tej 2-letniej, w zasadzie może nie przez 2 lata, przez owszem 24 miesiące, ale przez pewną tylko część roku ta inwentaryzacja mogła być prowadzona w okresie letnim. Naukowcy, badacze stwierdzili występowanie ponad 40 gatunków pszczół na terenie Strzelnicy. W części są to gatunki skrajnie zagrożone, zapisane w Czerwonej Księdze. Stąd potrzeba i uzasadnienie do tego, aby ten teren objąć tą taką podstawową formą ochrony, jaką jest właśnie użytek ekologiczny. Docelowo utrzymaniem tego terenu, jako że jest to teren zielony, zajmie się Zarząd Dróg Miejskich. Po naszej stronie, po stronie urzędu będzie oczywiście przygotowanie tablic informacyjnych dotyczących tego, jak należy się tam zachowywać, czego nie należy robić oraz tej informacji na temat tych właśnie walorów przyrodniczych tego miejsca. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. O głos prosi pan radny Leonard Baranowski. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, czy podejmując tą uchwałę, nie zablokujemy sobie sprzątania tego terenu? Proszę Państwa, ja już wiele razy podnosiłem tę kwestię. To, co tam się dzieje na Strzelnicy, no ja nie wiem, czy tym pszczółkom pomaga asfalt tam wywożony, bo jest tam na kupach różne inne śmiecie. Czy pan burmistrz w tej kadencji nadchodzącej posprząta to Strzelnicy i wywiezie te wszystkie gruzy i inne rzeczy? No, jak to burmistrz odpowiada za miasto i za czystość w mieście? Ja chciałem tylko nadmienić, że proszę Państwa, były bodajże 2 projekty tam na Strzelnicę. Był kupiony materiał, co był spór, miało być robione i niestety jest jak jest. Ma być tam rejon przyrodniczy, a obok mają być takie bałagan i tyle śmieci, to ja sobie tego nie wyobrażam. Nazywamy tam drzewa też. A to, co się dzieje, proszę Państwa, nie tylko w obrębie Strzelnicy. Mamy tam budynek obok gospodarki lokalowej, który prawdopodobnie, nie wiem ile prawdy, jest wpisany do rejestru zabytków, bo to po wojsku.
A jak tam jest wokół budynku i sam stan budynku, to proszę, jeżeli ktoś ma chęć sobie pojechać i zobaczyć. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu radnemu. Pan burmistrz? Tak, bardzo krótko. Do tego projektu uchwały jest jeszcze załącznik graficzny wskazujący terytorialnie, gdzie będzie zlokalizowany ten użytek ekologiczny i on nie pokrywa się terytorialnie z terenem, o którym pan mówi, także tutaj nie ma żadnej sprzeczności ani kolizji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Ad vocem pan radny Leonard Baranowski, proszę. Panie burmistrzu, pszczółki nie są zamknięte w klatce, tylko latają. I polecą na teren obok, gdzie mamy substancje szkodliwe i będzie im to szkodzić. Jeżeli mamy, żeby tam był ten ekologiczny zakątek, to zróbmy porządek obok, żeby te pszczółki miały gdzie latać i się nie truły. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Ireneusz Goławski, proszę. Szanowni państwo, chcę zwrócić uwagę na to, że ten obszar jest przy naszej podstrefie i myślę sobie, że ten użytek ekologiczny w znacznej mierze może nam przeszkodzić przy ewentualnym rozwoju, przy budowie czegokolwiek. Chcę zwrócić uwagę na to, że te pszczółki być może w jakimś nieodległym czasie się przeniosą, wyniosą, podkreślam tą naszą podstrefę i zostaniemy z użytkiem ekologicznym, którego się być może, bo ja tych procedur nie znam, nie da się odwrócić. Ja osobiście będę głosował przeciwko. Dziękuję. Państwa też do tego namawiam. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Pan radny Leonard Baranowski, proszę. A ja się, kolego radny, z tobą nie zgodzę. Obok mamy cmentarz wojenny, to jest z tyłu za cmentarzem i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś kiedyś myślał tam coś zlikwidować i budować jeszcze. Ja wiem, nie musisz mi pokazywać. Obok fabryka steropianu ma być. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, zamykam dyskusję. Poproszę państwa o potwierdzenie obecności w systemie za pomocą przycisku kworum. No, najpierw bym poprosił państwa o potwierdzenie obecności. Pan radny Andrzej Skwarek? Wszyscy państwo radni obecni na sali potwierdzili obecność. Ja bym chciał tylko państwu powiedzieć, że jest to 711. ostatnie głosowanie w 8 kadencji Rady Miasta. 711. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Pytam, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie utworzenia użytku ekologicznego w Łukowie przy ulicy Strzelniczej? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. 13 radnych było za, 1 radny był przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie utworzenia użytku ekologicznego w Łukowie przy ulicy Strzelniczej. Szanowni państwo, bardzo proszę o pozostanie na sali. Krótka, 5-minutowa przerwa. Bardzo proszę nie wychodzić z sali. Szanowni państwo, wznawiam obrady 90. sesji Rady Miasta. Szanowni państwo, punkt 20 to podsumowanie 8 kadencji Rady Miasta. Szanowni radni, szanowny panie burmistrzu, drodzy goście, drodzy mieszkańcy, dziś na sesji kończącej 8 kadencję Rady Miasta pragnę podsumować te ostatnie 5,5 roku działalności, które były wyjątkowe i niezwykle intensywne. Była to kadencja pełna wyzwań i nowych doświadczeń, które na zawsze wpiszą się w historię naszego samorządu. Szanowni państwo, była to kadencja pełna wyzwań i nowych doświadczeń, które na zawsze wpiszą się w historię naszego samorządu. Po raz pierwszy w historii musieliśmy zmierzyć się z pandemią i sesjami zdalnymi, co stanowiło dla nas wszystkich nieznaną dotąd sytuację. Musieliśmy szybko dostosować nasze funkcjonowanie do nowej rzeczywistości, zapewniając ciągłość pracy i podejmując decyzje w najtrudniejszych chwilach. Dzięki zaangażowaniu państwa radnych i pracowników samorządowych udało nam się sprostać tym wyzwaniom. Należy również zauważyć, że od 8 kadencji zaczął funkcjonować nowy organ wewnętrzny Rady, czyli Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, co ułatwiło dialog z mieszkańcami
i umożliwiło im aktywny udział w życiu społeczności lokalnej. Ponadto obowiązkowa transmisja obrad oraz imienne głosowania radnych za pomocą odpowiednich urządzeń sprawiły, że nasza praca stała się jeszcze bardziej transparentna i dostępna dla mieszkańców. Nie zabrakło zmian personalnych. Mówię o złożeniu rezygnacji z mandatu przez radnych pana Mateusza Popławskiego i pana Mariusza Chutka i objęcie tych mandatów przez radnych pana Sebastiana Ignaciuka i pana Ireneusza Goławskiego. Szanowni Państwo, chciałbym także podkreślić ogromną liczbę posiedzeń komisji stałych oraz wysiłek, jaki włożyli Państwo radni i pracownicy samorządu w realizację naszych zadań. Wynik naszej wspólnej pracy i zaangażowania to 711 podjętych uchwał podczas obrad sesji, których w 8 kadencji odbyło się 90. To, Szanowni Państwo, 373 godziny, 40 minut obrad naszej Rady. Najkrótsza sesja Rady Miasta Łuków, trudno w to uwierzyć, trwała 8 minut. Natomiast najdłuższa sesja Rady, która odbywała się na jednym posiedzeniu i w to też trudno uwierzyć, trwała 10 godzin i 25 minut. Najdłuższa sesja Rady, która odbywała się w dwóch posiedzeniach, trwała 16 godzin i 5 minut. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc przy realizacji ustawowych zadań Rady Miasta, radnych oraz przewodniczącego Rady. Szczególne podziękowania kieruję do burmistrza miasta, a za pana pośrednictwem do pracowników Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych, które wspierały nas w naszej codziennej pracy. Dziękuję Państwu radnym za owocną kadencję, za wasze zaangażowanie i działanie na rzecz naszej społeczności lokalnej. Mam nadzieję, że kolejna kadencja będzie równie owocna. Chciałbym pogratulować tym z Państwa, którzy ponownie zajmą stanowisko radnych w Radzie Miasta Łuków. Chciałbym pogratulować tym, którzy zasiądą w Radzie Powiatu Łukowskiego. Chciałbym bardzo podziękować tym, którzy powiedzieli dziękuję i nie startowali w wyborach. Szanowni Państwo, ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie Państwu podziękować. Dla mnie to było niesamowite doświadczenie, dla mnie to była bardzo duża nauka. Jeżeli kogokolwiek z Państwa uraziłem, to teraz mówię przepraszam, a te 5,5 roku to naprawdę wielkie doświadczenie. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. O głos prosi Pan Radny Henryk Lipiec, bardzo proszę. A tutaj, przepraszam, przed Państwem taka drobna pamiątka tych 5,5 roku, które przyszło nam razem spędzić. Proszę bardzo, Panie Radny. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, Panowie Burmistrzowie. Ja, korzystając z okazji, chciałem w imieniu kolegów z Razem Ponad Podziałami podziękować za te 5 lat współpracy. Tak w naszym odczuciu był to niewątpliwie trudny okres, ale okres, to co powiedział Przewodniczący, bardzo pouczający. Ponieważ tak się złożyło, że nie wszyscy będziemy reprezentowali mieszkańców w Radzie Miasta, chciałem również osobiście podziękować. Na pewno te 5 lat z Wami spędzonych utkwi w mojej pamięci. Na pewno był to dla mnie osobiście bardzo pouczający czas. I Państwu wszystkim, i Panu Burmistrzowi, i pana zastępcy, i wszystkim Państwu, którzy będą reprezentowali mieszkańców, czyli również i mnie w Radzie Miasta, chciałem życzyć na przyszłą kadencję samych sukcesów, zrozumienia i współpracy, bo ta współpraca była bardziej owocna, była może spokojniejsza, jak te minione 5 lat. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu radnemu. Pan radny Leonard Banowski, a następnie pan burmistrz. Bardzo proszę, panie radny. W związku z tym, że kończę już pracę w samorządzie, chciałem serdecznie podziękować wszystkim wyborcom, którzy przez te lata, a było to 5 kadencji, 2 kadencje jako wiceprzewodniczący Rady Miasta, 20 lat pracowałem w Komisji Skargi i Wniosków, przepraszam, mieszkaniowej, 20 lat pracowałem w Komisji Alkoholowej. Chciałem tym wszystkim, którzy ze mną pracowali, podziękować. Chciałem serdecznie podziękować pracownikom Urzędu Miasta i Jednostek oraz Powiatu, z którymi miałem przyjemność współpracować.
Chciałem podziękować wszystkim radnym i z koalicji rządzącej, i z opozycji, z którymi przez ten czas pracowałem. Chciałem podziękować burmistrzom, panu burmistrzowi Tymoszukowi, panu burmistrzowi Zemle, panu burmistrzowi Szóstkowi. Proszę państwa, z tymi ludźmi pracowałem jako radny koalicyjny, opozycyjny i nie było żadnych problemów. Chciałem szczególnie podziękować panu byłemu radnemu Kobielskiemu i panu radnemu Kamińskiemu. To są ludzie, którzy mnie wprowadzili do pracy w samorządzie. Pan radny Kobielski założył wspólnie ze mną Łukowską Wspólnotę Samorządową, która wypromowała radnych, którzy są do tej pory w Radzie Miasta i Powiatu. Na koniec chciałem podziękować burmistrzowi Pudowskiemu za to, że przez 5 lat starał mi się rzucać kłody pod nogi, a nie ze mną współpracować. Miałem doświadczenie, niech mu tutaj, ja nie mam do niego pretensji, myślę, że teraz nie będzie miał wymówek, że PiS mu wszystko blokował. Będzie miał większość, będzie miał tutaj za sobą i rząd i myślę, że miasto będzie się rozwijało, będzie plac Narutowicza i inne rzeczy. Także wszystkim serdecznie dziękuję i myślę, że praca ta w samorządzie dała mi dużo do myślenia. A dziękuję Bogu, że nie zostałem radnym, bo jakbym został radnym w następnej kadencji, a burmistrzem jest pan Pudowski, to bym się szybciej do grobu zabrał. Dziękuję. A miało być tak sympatycznie. Miało być tak ładnie. Tak ładnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Pan burmistrz Piotr Pudowski, a następnie pan radny Robert Dołęga. Proszę. Państwo przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo, to taki wyjątkowy czas podsumowania. Ja też bardzo, bardzo serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję całemu prezydium. Dziękuję wszystkim radnym za pracę na rzecz naszego miasta. Nie na rzecz burmistrza, tylko na rzecz naszego miasta, naszych mieszkańców. Myślę, że zdecydowana większość rady tak to pojmowała i tak pracowała. Pracowała dla naszego miasta. Pracownikom, naczelnikom, szefom jednostek już dziękowałem na poprzedniej sesji, ale zrobię to dzisiaj po raz drugi. Dziękuję jeszcze raz. Wolą mieszkańców będziemy pracować dalej razem. I za wyrażenie tej woli bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ta kadencja, tak jak mówił pan przewodniczący, była wyjątkowa pod wieloma względami. Już teraz nie będę powtarzał, dlaczego była wyjątkowa. Ale w mojej ocenie to była również dobra kadencja dla naszego miasta. To nie była kadencja straconych szans. To była kadencja inwestycji. To była kadencja otwartości na potrzeby naszych mieszkańców. To była kadencja dialogu i zrozumienia. Również tu w Radzie, nie zawsze, ale w większości przypadków tak, była to kadencja dialogu i zrozumienia. Co do życzeń na tą zbliżającą się kadencję, to życzę sobie, życzę mojemu miastu, mieszkańcom, przyszłym radnym, żeby ta przyszła kadencja była jeszcze lepsza niż ta. I mam nadzieję, że w tej przyszłej kadencji rzeczywiście ten plac Narutowicza się ziści, a mógł się ziścić również w tej kadencji, gdyby ktoś nie przeszkadzał, ale trudno. Czasem do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć i trzeba chwilę poczekać. I mam nadzieję, że tak się stanie, że to nie tylko plac Narutowicza, ale to również kolejne ulice, kolejne inwestycje, to modernizacja basenów, to również kolejne tereny pod budownictwo jedno, wielorodzinne, to kolejne tereny dla przemysłu, to czas nadal dialogu i włączania społeczeństwa w to współdecydowanie o losach naszego miasta, o tym, co w naszym mieście ma się w najbliższym czasie wydarzyć, bo kto, jak nie mieszkańcy, wiedzą najlepiej, czego tak naprawdę potrzebują. Jeśli kogoś pominąłem, nie wymieniłem, nie podziękowałem, to przepraszam bardzo, nie robiłem tego ze złej woli, tylko po prostu być może emocje spowodowały, że zapomniałem o kimś, kto był ważny. Co do życzeń, myślę, że te życzenia to są życzenia dla wszystkich, dla nas tutaj, tak jak siedzimy, mieszkańców naszego miasta, przyszłych radnych, dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli ktoś moimi słowami
czasem był dotknięty, to za moje słowa i moje działania również przepraszam, jeśli rzeczywiście tak było. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Pan radny Robert Dołęga, bardzo proszę, panie radny. Dziękuję panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, Wysoka Rado, szanowni państwo. Na dzisiejszej sesji Rady Miasta chciałbym podzielić się z państwem kilkoma refleksjami. Gdyż po 13 ponad latach pracy w samorządzie miejskim nadszedł czas mojej strony na pożegnanie. Dla mnie ta praca była nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim pasją i oddaniem dla dobra mieszkańców Łukowa, co myślę, że potwierdziłem nawet podczas dzisiejszych obrad. W tym czasie przekonałem się, że wartości ma się w sobie, nie w oczach innych. Dążąc do realizacji różnorodnych projektów i inicjatyw, zawsze kierowałem się przekonaniem, że to, co robimy, ma znaczenie samo w sobie, niezależnie od tego, czy zostanie dostrzeżone przez innych. Dziękuję mieszkańcom za wsparcie i zaufanie, jakim mnie obdarzyliście przez te wszystkie lata. Dziękuję państwu radnym i pracownikom Urzędu Miasta. Niech wasza praca przynosi jak najlepsze efekty dla naszego pięknego miasta Łukowa. I tak na koniec, szanowni państwo, jak wiemy, że zawsze jest kontynuacja pracy, chciałbym zaapelować, że ten projekt zmiany przy ulicy Parkowej, planu zagospodarowania, żeby ten projekt został zrealizowany, a mam na myśli tutaj projekt budowy centrum sportowego, żebyście państwo nie zaniechali tego zrealizować, co Rada obecnej, kończącej się 8 kadencji zatwierdziła, dając środki na projekt, na tę inwestycję. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo panu radnemu. O głos prosił najstarszy, jeden z najstarszych naszych radnych, pan radny Zygmunt Celiński. Bardzo proszę. Państwo przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni państwo. Ja również pragnę w imieniu klubu radnych PiS podziękować za współpracę państwu prezydium, panom burmistrzom, pracownikom samorządu, koleżankom i kolegom radnym, całej rady. A szczególnie chcę podziękować w czasie tej pięcioletniej kadencji rady, a szczególnie chcę podziękować tym, którzy już obecnie z różnych przyczyn nie będą pełnić tej funkcji, zaszczytnej funkcji w Radzie Miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Szanowni państwo, przechodzimy do realizacji punktu 21. Wolne wnioski i informacje. Szanowni państwo, wypełniając obowiązek nałożony na przewodniczącego, po raz ostatni przedstawiam informacje o działalności Rady od poprzedniej sesji zwyczajnej. I tak, 25 marca bieżącego roku wpłynęło pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dotyczące charakteru prawnego uchwał określających zasady ustalania wysokości diet przysługujących radnym. 28 marca wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia. 5 kwietnia wpłynął apel burmistrza miasta Kock pana Tomasza Futery oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Kocku pana Janusza Bilskiego o zajęcie stanowiska w sprawie wyrażania poparcia protestu rolników. 19 kwietnia wpłynęła uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 16 kwietnia 2024 roku w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez burmistrza miasta Łuków sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok. 23 kwietnia wpłynęło pismo WOPR, Organizacja Pożytku Publicznego, w sprawie analizy zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych. 23 kwietnia wpłynęło pismo dotyczące zalewania ulicy Stodolnej w odpowiedzi na pismo pana burmistrza z 20 marca 2024 roku. Dziś przed wyborami sesji wpłynęło pismo mieszkańców z dodatkowymi wyjaśnieniami do petycji, która została rozpatrzona w punkcie 12 porządku. Szanowni państwo, korespondencja była przekazywana na bieżąco na służbowe skrzynki mailowe państwa radnych. Szanowni państwo, przypominam o konieczności złożenia do dnia 30 kwietnia bieżącego roku oświadczeń majątkowych za rok 2023 według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku. Czy w punkcie wolne wnioski i informacje ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Ireneusz Goławski, bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Panie przewodniczący, ja również chciałbym podziękować za współpracę wszystkim obecnym, wszystkim, z którymi tutaj udało mi się pracować. Po prostu, szczerze mówiąc, serdeczne dzięki, bez wymieniania i tak dalej. Powodzenia tym, którzy zostają i będą uczestniczyć w budowie tego miasta w następnej kadencji. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję panu radnemu. Szanowni państwo,
Przechodzimy do realizacji punktu 22 porządku sesji. Zamknięcie. Wobec wyczerpania porządku zamykam obrady 90. zwyczajnej sesji Rady Miasta Łuków. Dziękuję wszystkim za udział.